Niezatapialni. Witamy w 521 odcinku podcastu Niezatapialni. Ze względu na problemy techniczne witam się trzeci raz, więc jak już na szybciocha, greatest hits, ja nazywam się Tomek Strągowski, są ze mną Iga Wazmańska i Dominik Gąska. Będziemy rozmawiać o Saberze, będziemy rozmawiać o Electronic Arts i będziemy rozmawiać o Microsoftie. I ja zaczynam z moim, co jest grane, i będę mówił o serialu Masters of the Air, a na końcu Dominik będzie mówił o serialu Fallout. Mówimy o nim na końcu, żebyście mogli wyłączyć w razie czego, żebyście, tak, bo serial ma dosłownie 2 czy 3 dni, co nie, więc tam rozumiemy, że ktoś nie chce słuchać. I tak, to jest nasza wejściówka. Była lepsza, była zajebista, była w ogóle legendarna. Było witanie się, były żarty, były w ogóle kankan tutaj i tak dalej, co nie. Tego wszystkiego nie będzie, ponieważ internet i w ogóle technologia to są, no po prostu, kurde, humorzaste suki. I tyle mogę powiedzieć. Tak. Chcecie się przywitać, bo tak zażartowałem, ale może się tak jednak chcecie zajmować. Cześć. Ja chciałam tylko powiedzieć, że była szansa, że to będzie najkrótszy, ale za to najbardziej wypełniony treścią, jakby w stosunku do tego, jaka jest długość odcinek, jakbyś tak po prostu mówił przez cały czas. Jakbyśmy 3 razy nagrali cały odcinek i miałbym go po prostu za trzecim razem streścić całego. To może tak by było. Na szczęście tam po 2 minutach czy 5 nawet. W ogóle odcinek, Tomek streszcza odcinek, gdzie my siedzimy z Dominikiem, a Tomek powtarza wszystkie dowcipy. Zapłaciłabym za to dużo pieniędzy. My tylko jesteśmy świadkami, żeby potwierdzać, że faktycznie tak było, ale nic nie mówimy, tylko kiwamy głowami. Jak tak. Komisja ta w lotto. Tak. No. Obecni, ale czy do końca? Dobra, serial Masters of the Year. Jeżeli chcecie mieć true experience, to początkowo źle określiłem, że ten serial ma już rok. Dominik mnie poprawił, że ma ledwie 3 miesiące. Więc ha, 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 to był żart wtedy. Tam niesamowita historia to była, że mówicie, że was nie było. Co nie? Więc serial Masters of the Air obejrzałem sobie. Władcy Przestworzy, polski tytuł, jest na Apple TV, 9 odcinków. One wydają się dosyć długie, bo tam mają po tam godzinę 7 albo 55, tak w okolicach godziny, czasem więcej niż godziny, natomiast nie dajcie się oszukać. Na początku leci trailer tego serialu o Lincolnie, później lecą w poprzednim odcinku, a później leci jeszcze wejściówka, więc na początku już przewijacie z 3 minuty, a na końcu lecą napisy bez kitu przez 8 minut tego serialu, więc odejmijcie od tej czasówki zawsze tak z 12 minut i te odcinki są wtedy dosyć krótkie, takie tam 40-50 minut, takie normalne w starym stylu, nie starej telewizji, nie? Nie są to takie odcinki, jak tam Gra o Tron miała po godzinę 15, a Stranger Things ma ile tam? 2:30, tak? Jeden odcinek. Boże święty, ja ostatnio oglądam Stranger Things, nie skończyłem jeszcze, obejrzałem wszystkie poza ostatnim, bo jak patrzę na czas trwania tego ostatniego, to mam wrażenie, że muszę być w bardzo dobrym miejscu życiowym, żeby odpalić odcinek, który trwa 2,5 godziny. 2027? Dominik decyduje się zobaczyć, czy Ozark naprawdę był taki zły, jak pamiętam. Oraz odpala w tym samym czasie Pathfindera, bo dawno nie grał. Myślałem o tym ostatnio. O Boże! O nie, o nie. Dobra, więc tak, Masters of the Air to jest najnowsza superprodukcja. Z początku miała być HBO, później przejął Apple to. Jest to część takiego wielkiego projektu artystycznego, zapoczątkowanego przez szeregowca Ryana. Takiej relacji hollywoodzko-wiarygodnej, tak bym powiedział. Nie? No bo szeregowiec Ryan i kompania braci, Pacific i trochę mniej Masters of the Air, trochę o tym powiem, ale one wszystkie były, te trzy pierwsze tytuły były bardzo chwalone za no takie wierne odwzorowanie w miarę tego, co się wydarzyło, jak wyglądało pole bitwy, zwłaszcza tego takiego chaosu, brudu, błota, hałasu, przypadkowych śmierci na polu bitwy i tak dalej, co nie? Do tego stopnia, że ostatnio nawet słuchałem sobie serialu, znaczy nie serialu, podcastu, serialowego podcastu, coś takiego, nie wiem jak to nazwać, no, o filmach o wojnie w Wietnamie i tam jakby kończył się, popularność filmów o Wietnamie się kończyła tym właśnie, że szeregowiec Ryan przestawił jakby wajchę znowu na drugą wojnę światową i koleś opisywał, że oglądał ten film z dwoma weteranami i oni uważali, że to jest film, który każdy powinien zobaczyć, bo tak wyglądało lądowanie w Normandii, to jest antywojenny film, bo po szeregowcu Ryanie nikt nie będzie chciał pójść na wojnę, nie? Jakby... Bardzo mi się podoba ten taki moment, który sobie wyobrażam, że ziomek chciał obejrzeć sobie po raz pierwszy, bo
to Szeregowiec Ryan dopiero wychodzi i znajduje do tego dwóch weteranów lądowania w Normandii. Wiesz co, nie, no, to będzie fan. To było celowe, nie, no to było celowe. On był, jakby wiedział, co to jest za film. Przecież to nie jest tak, że ten film się pojawił nagle nie wiadomo skąd, nie? Więc wiedział, co to jest za film i jako dziennikarz specjalnie zaprosił tych weteranów po to, żeby zrobić później materiał, jak oni odgrywają ten film. W moim sercu tak nie było, on po prostu się dowiedział, poszedł na takie spotkanie weteranów II wojny światowej i przyszedł z takim DVD i powiedział, mam coś, co powinniśmy wszyscy zobaczyć. I usiadł i puścił. Więc tak, więc Szeregowiec Ryan to był początek tego frontu zachodniego, później Kompania Braci to był ciąg dalszy frontu zachodniego, o ile tam Szeregowiec Ryan opowiadał sam początek jakby po inwazji Normandię, po tam, nie wiem, 2-3 tygodnie się chyba dalej jeszcze dzieje, co nie? To Kompania Braci opowiada aż do końca wojny, tam z 101 Dywizji Powierzchno-Zondowej i kompanii, ich losy. Później Pacyfik opowiada front wschodni, tylko mówiąc front wschodni, mam na myśli amerykański front wschodni, nie nasz front wschodni, czyli że nie ZSRR walczące z nazistami, tylko Amerykanów walczących z Japończykami. Notabene, taki przypis ode mnie na marginesie, Pacyfik jest najlepszy z całej tej produkcji, moim zdaniem. I teraz... Czyli popierasz działania, tak? Stanów Zjednoczonych? Nie popieram. Właśnie dlatego mi się wydaje, najciekawszy w ogóle Pacyfik, że jest najbardziej mroczny i najbardziej właśnie jest taki, mi się wydaje, najbardziej wiarygodny, jeżeli chodzi o przedstawienie wojny, że tam się dzieją, tam ci ludzie są najmniej idealni, najmniej pomnikowi tacy i jest pokazane bardzo dużo różnych kwestionowalnych takich działań armii amerykańskiej, co nie? Jakby też na marginesie Japończycy też tak. nie byli święci. Nie, no pewnie tak, wojny, jakby i o tym też mówi jakby ten serial, co nie? Natomiast Masters of the Air opowiada o wojnie powietrznej nad Europą, opowiada o działaniach wojennych setnej, nie wiem do końca jak to nazwać po polsku, setnej grupy bombowej, chyba tak to się nazywa po prostu, która stacjonowała w Wielkiej Brytanii już po wygraniu jakby bitwy o Anglię, stacjonowała w Wielkiej Brytanii i latała nad Niemcy i nad Europę, bo zaczęła od bombardowania tam Holandii, Belgii i tak dalej okupowanych, a skończyła na bombardowaniu Berlina. I z początku to były bombardowania bardzo krwawe, jakby pod względem strat amerykańskich, o tak, że nie. Bo nie mieli jeszcze ochrony myśliwców, te myśliwcy nie miały jeszcze zasięgu, więc oni tam ginęli w bardzo dużych liczbach, ci Amerykanie, i była praktycznie taka ruletka, kto poleci, kto przeżyje i tak dalej. I były takie loty, że tam jeden samolot wracał, albo połowa samolotów tylko wracała i tak dalej. A kończyło się połowa tak... Samolotu. Połowa samolotu wracała. Nie połowa samolotu, tylko połowa samolotu. Wiem. A kończy się ten serial w roku 1945 roku i na sam koniec jakby wojny, gdzie te loty już są stosunkowo bezpieczne, oczywiście tak w cudzysłowie, no bo zawsze mogli się zestrzelić, ale Amerykanie już mieli totalną przewagę w powietrzu, Luftwaffe była już praktycznie całkowicie zniszczona i już latali po pierwsze w obstawie tych myśliwców, bo one już jakby wyprodukowano P-51, które miały zasięg na tyle, żeby latać w tej IWF z tymi bombowcami, a po drugie też nowszymi bombowcami latali, co nie, więc jakby byli dużo lepiej wyposażeni, nie? I to streszczam tą historię trochę dlatego, że to jest o tyle istotne w tym serialu, że on jest dużo lepszy, dopóki się dzieje w 1943 roku. Czyli na początku jakby tego zaangażowania amerykańskich bombowców w bombardowanie Europy jest chyba 5 czy 6 odcinków. Jakby większość serialu się dzieje w tych trudniejszych czasach, co nie? Jakby dla Amerykanów. I to wtedy dramatyzm w tym serialu jest znacznie wyższy, stawki są znacznie wyższe i też mam wrażenie, że taka wiarygodność tego chaosu pola walki jest o wiele wyższa. Później część tych pilotów, tych głównych bohaterów wpada w niewolę, bo niektórzy zostają zestrzeleni, po prostu trafiają do obozów finieckich. I serial staje się taki rozkawałkowany jakby na kilka wątków, bo po pierwsze jest cały czas ta grupa, ta setna grupa operująca z Wielkiej Brytanii, po drugie jest cały ten wątek taki jeniecki, a po trzecie jeszcze w przedostatnim odcinku dosłownie jest dołączona grupa czarnoskórych pilotów, którzy na początku operują z Włoch, i
To jest super ciekawy wątek. Oni tam są pistoletami z Tuskegee, jakoś tak się nazywają, znaczy pilotami z Tuskegee. I to jest super ciekawy wątek, natomiast ten serial jakby nie oddaje mu sprawiedliwości. Jest taki tak bardzo powierzchownie. To jest coś takiego, że wprowadzają grupę czarnoskórych pilotów. Jest scena, gdzie pokazują, że są zajebiści, jest scena, gdzie rozmawiają, że rasizm jest straszny, później jest scena, gdzie wysyłają ich na samobójczą misję. Tak. A później jest jeszcze kilka takich typowych scen. Więc wydaje mi się, że wręcz ten serial byłby może trochę lepszy bez tego wątku, nie? Jakby nie każdy... Nie się każdy wydaje, że to jest na tyle ludzi. Ciekawy wątek, w sensie, że... On powinien mieć swój własny serial, moim zdaniem. Tak, nie? To w ogóle brzmi jak własny serial, ale też tak. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że jeżeli masz materiał taki źródłowy, nad którym pracujesz i na coś takiego trafiasz, to nie jest tak, że myślisz sobie, o, a tego nie zawrę, tylko jak to zmieścić? Jakby nie, to i pewnie tak. To jest ten efekt tego. Tak, i wiesz co, to jest też tak, że oni na początku tego odcinka, w którym są wprowadzani ci bohaterowie, oni są ważni, oni są istotni przez jakieś pół godziny, a później schodzą tak totalnie na trzeci plan, no bo jest tyle jeszcze wątków, które trzeba nadrobić, co nie? I tak samo po tym roku 403 nagle akcja zaczyna skakać tak, wiesz, z miesiąca na miesiąc, nie? Tam nagle się tylko się daty pojawiają, że nagle jest styczeń 44, czerwiec 44, początek 45 i ty się tylko dowiadujesz w takich ekspozycyjnych dialogach, co się wydarzyło w międzyczasie, co nie? I wiesz, i nie dość, że już masz 15 postaci, to jeszcze dochodzą te 3 postacie tych czarnoskórych pilotów, którzy już na maksa zmarginalizowani, co nie? A do tego jeszcze się pojawili na końcu serialu, więc ty masz najmniejszą stawkę emocjonalną wobec nich, co nie? Więc to jest no tak, takie... No taki zły storytelling po prostu, co nie? Jakby, nie wiem, no wydaje mi się, że można było to lepiej rozwiązać. Zarówno Pacyfik, jak i Kompania Braci były zawsze chwalone za to, że właśnie, że zawsze Kompania Braci to był ten taki początek takiej przełomowej telewizji, że ona miała czas na wszystko, jakby, że po to te odcinki trwały tak długo, po to ich było 10, po to były takie wysokie budżety, że po prostu jak chcieli coś opowiedzieć, to coś opowiadali, nie? Tutaj masz takie wrażenie takiej właśnie hollywoodzkiej sztampy, jakiegoś takiego pośpiechu i tak dalej. I ogólnie polecam ten serial, jakby dobrze mi się go oglądało. Tak wydaje mi się, że on gra po prostu o ligę niżej niż Kompania Braci Pacyfik, bo po prostu nie ma, po pierwsze nie ma takich jakby production values. To widać. Chciałam powiedzieć, że Kompania Braci przede wszystkim się kojarzy z tym, jak dobrze ten serial wyglądał i właśnie nie wstydził się tego, że jest dokładnie tym, czym chce być. Jakby tak. Stąd właśnie miał przedłużone sceny, było bardzo dużo różnych rzeczy w ogóle. Tak jak myślę o Kompanii Braci, to jest bardzo różnorodny serial w ogóle. Bardzo często w ogóle też Kompanii Braci było tak, że ja jako bohater, ja jako widz, który nie wie, znaczy nie zna się na strategii wojskowości, często nie rozumiałem, co tam się tak naprawdę dzieje, co nie? Jakby kogo oni teraz otaczają i tak dalej, co nie? I to też było jakby taki, nie wiem, taki ukłon w kierunku realizmu, że oni, jakby to jest skomplikowana sprawa i ty, Tomku Strogowski, po prostu jak ci tam krzykną 4 hasła, co nie, w żargonie wojskowym, tak, to ty masz to nie zrobić, rozumiesz tego. Żyj sobie z tym, co nie. Tego na przykład Masters of the Year w ogóle nie ma. Jakby za każdym razem, jak coś się dzieje, to ci to tłumaczą. Albo jakaś postać wali ekspozycję, albo jest narrator z offu, jeden z bohaterów jest narratorem z offu, bo tam pisze pamiętnik. I on często też w ogóle wprost tłumaczy, co się działo, jak to wyglądało, co bohaterowie czuli wręcz, i tak dalej, co nie? Więc pod tym względem, a jeżeli ci się podobała Kompania Braci, to polecam bardzo Pacyfik. Jakby Pacyfik jest dokładnie w tej samej... Mnie już namówiłeś na oba. Nawet jeżeli mówisz, że ten serial jest jakby tam... o poziom niżej? Gorszy, tak. To wciąż... Ja jestem... Kurde, ja nawet Wroga u bram lubię, tak? Jakby, to nie jest najbardziej realistyczny film wojenny. A co do tego, jak ten serial wygląda, to on wygląda... Miejscami wygląda tanio. Jakby, po pierwsze to jest problem z tym, że on jest dziwacznie oświetlony. Jest taki trochę plastikowy, tak jak właśnie seriale Apple'a i Netflixa czasem mając, nie? Nie wiem, na czym to polega, bo kiedyś myślałem, że chodzi o to, jakie tam kamery dobierają i tak dalej, ale gadałem o tym z Szymonem Ademusem i on mówił, że to nie o to chodzi. To jest być może jakaś konsekwentna decyzja artystyczna ludzi, którzy po prostu tak widzą telewizję, ale jak się powie, że wygląda jak serial Netflixa, to wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Co nie wygląda jak ludzie z plakatów, oświetlenie jak modele,
plastikowi i często tła, które nie wierzysz, bo widać, że są dodawane komputerowo, nie? Tutaj na przykład tła wierzę, ale często samoloty w ogóle nie wierzę. To jest w ogóle gigantyczny problem z tym filmem, zwłaszcza te bombowce B-17. Znaczy, Tomek, ja też uważam, że samoloty to jest konspiracja. To jest niemożliwe, to żeby ludzie wsiadali do bardzo ciężkiego czegoś, co leci. Jakby zgadzam się, to jest... Tak. To jest bardzo słuszny point. Jakby to jest absurdalne, że ludzie nam każą wierzyć, że jakieś 100-tonowe jakby żelastwa po prostu latają w powietrzu. Tak. Oni nas usypiają, jak tego tam wsiadamy, po czym to jedzie bardzo, bardzo długo i wysiadasz. Dlatego czasami na przykład zmienia się pora dnia. Tak. Natomiast wracając do serialu, jest to serial, w którym jest dużo samolotów i dopóki te samoloty są kręcone z daleka i w locie, to wyglądają w miarę przekonująco, natomiast jest tam bardzo dużo scen takiego kołowania do startu, bo tam się bardzo dużo dramatyzmu buduje wtedy, co nie, że oni się przygotowują, nie wiedzą, co się wydarzy i tak dalej, co nie. I jak jest pokazana cała taka kolumna tych samolotów kołująca do startu i one wszystkie są robione CGI, co nie, to one bardzo często wyglądają dosyć kiepsko. Nie wyglądają źle, jakby gdyby to była gra wideo, to totalnie bym to kupił. Gdybym wiedział, że to jest jakby w całości CGI, że to jest animacja komputerowa, to by, ale super animacja. Ale to nie jest CGI, to jest aktorski serial, taki normalny, dramatyczny, co nie? I wtedy zwracasz uwagę, że te samoloty się wyróżniają trochę i że nie do końca fajnie wyglądają, co nie? Dobra, to ja mam do ciebie ważne pytanie. Czy jest bohater, który pokazuje zdjęcie rodziny i przeżywa? Jest jeden bohater, główny bohater w ogóle, który wszędzie nosi zdjęcie swojej narzeczonej. Jakby, więc a czy pokazuje je ludziom? Oczywiście, że tak. Okay. Błagam, że jeszcze w napisach końcowych jeszcze jest to zdjęcie ma swój własny dopisek, że po śmierci tej żony on jeszcze 53 lata trzymał to zdjęcie na kominku, co nie? Okay. Ale przeżył. Ale przeżył, bo to jest ruszenie kultury na kolejny level. Jesteśmy w stanie... Co następne? Czy tam policjant na ostatnim dniu służby jest w stanie zamknąć tam tą ostatnią sprawę, nad którą pracuje, nie? W ogóle drugim takim wątkiem wciśniętym trochę na siłę jest też Holokaust, nie? Jakby wydaje mi się, że oni mieli takie, że oni są... Zobaczyli Call of Duty 2, Call of Duty... Znaczy jest lepiej niż Call of Duty. To nie jest dużo, to nie jest wielkie osiągnięcie. Zgadzam się. No to wydaje mi się, że oni, wiesz, robiąc ten serial w cieniu Kompanii Braci. Kompania Braci zajebiście wprowadziła Holokaust, nie? Jakby ten odcinek Why We Fight i robi kolosalne wrażenie, jest emocjonalnie jak bardzo na taką ciężki. Produkcję tak. Wysokobudżetową, to jest bardzo dobrze pokazane. Tak, i tutaj wydaje mi się, że oni trochę, wiesz, mieli takie do odhaczenia, ej, robimy w tej serii, robimy, tu co nie, więc musimy jeszcze, jako że to jest Europa, musimy odhaczyć Holokaust. I to jest totalnie tak, że ej, tutaj jest taki obóz, zatrzymamy się koło tego obozu, teraz ty, bohaterze, idź sobie na spacer i on tam, wiesz, na spacerze wchodzi sobie do tego obozu, chodzi i tam widzi wszystkie te okropności i tak, no tak, wraca tam to jest i ci Niemcy tak, takie rzeczy zrobili, nie? To jest w takim pół wyzwoleniu, bo to jest jakby, jeszcze trwają walki w Niemczech, ale już Rosjanie są na linii odryzu, nie? Więc już tam większość tych obozów zagłady odkryli, nie? Tak, no ale to jest taki moment, że oni już uciekają, tak. Jakby... Tak, pod koniec wojny, nie? Dobra. Więc tak, no tak jak... też jest taki łopatologiczny czasem, co nie? Jakby jest tam bohater, ten narrator, który oczywiście, że jak zaczyna mówić, że o Boże, rzeczy, które my tu zrobiliśmy, co nie, że... Bo jest tam cały taki wątek, że jednak bombardowanie miast, nawet jeżeli tu są niemieckie miasta, co nie, być może nie jest całkiem okej, jakby być może można mieć pewne wątpliwości i jakieś zastrzeżenia wobec takiej strategii. No i oczywiście, że jak oni zaczynają o tym gadać, to zgadnijcie, kogo on cytuje. Zgadnijcie, co na niego zerka. To otchłań na niego serka, aha, bo on spojrzał w otchłań. I pamiętajcie, że walczyć z potworami, możecie się stać potworami. Ja się może Oppenheimera tam cytuję, ale to tak trochę za wcześnie jeszcze, nie? Jakby, żeby mógł. Ja bym tylko chciała powiedzieć, tak Tomaszu, że ci się wetnę. Ja jakiś czas temu mówiłam o książce o historii bombardowań i tam jest właśnie bardzo dużo tej książki. Opiera się właśnie o tym, jak zmieniły się działania wojenne w momencie, kiedy zaczęliśmy bombardować. Jak dużo takiej etyczno-moralnej dyskusji wobec tego w ogóle wtedy zaczęło być. Tak. No. Zgubiłam słowo, więc skończę. I tutaj jest ta dyskusja obecna, jest ona bardzo uproszczona,
Ja nawet nie miał wobec tego jakichś wielkich zastrzeżeń, bo to też są prości żołnierze. Nie spodziewam się od tego, żeby oni jakieś tam etyczne, filozoficzne dylematy przeżywali. Natomiast wydaje mi się właśnie, że gdyby to nawet było na takim dużo bardziej wulgarnym, prostackim poziomie, to to było lepiej niż to, że wie, że w pewnym momencie zatroskany bohater podchodzi do kominka. Cóż, czytałem taki cytat siedzi z niczego, pod nie? Tak, serio, ty czytałeś, kurwa, każdy 10-latek na świecie czytał ten cytat z niczego. Jest pod prysznicem. A grałeś w Diablo? Kładzie rękę na tym, na kafelkach i daje tej wodzie spływać, cytując. Tak. Nie? No. Natomiast tak narzekając trochę, oglądało mi się super ten serial. Jakby jest bardzo wciągająca taka sprawnie zrealizowana fikcja. Pomimo właśnie tych płycic, pomimo stereotypów, jak lecą, właśnie zwłaszcza na początku, jak lecą na te misje i na te misje są trudne i tam wszystko się trzęsie w tym samolocie, jeden po drugim one spadają, ludzie giną i tak dalej, to czuć napięcie, jakby jest bardzo takie ciekawe, wiesz, coś, czego nie widzisz na co dzień, nie w filmach, że jak bardzo śmiercionośne to było, czy nie śmiercionośne, śmiertelne, jak bardzo ryzykowne to było, jak wielki wymagało od nich albo odwagi, albo jakiegoś takiego wyparcia, i no, jakby ma w sobie taki potencjał trochę paragrafu 22, bo paragraf 22 też było lotnika bombowców, nie? Swoją drogą jest tutaj też ten wątek z paragrafu 22, że w pewnym momencie zaczęły im podwyższać limity bombardowań, że oni już się cieszą, że o, zaraz wrócą z domu, a tu o, hola, hola, co nie, jednak musisz polecieć jeszcze 5 latów, jeszcze 10, jeszcze 15 i tak dalej. I ma zakończenie takie, że kurde, no, chce się płakać, chce się ryczeć. Nie? Jakby, no jak nie, już wygrywamy tą wojnę i jak ci wszyscy... Nie, Amerykanie. Tak, piękni amerykańscy chłopcy, ale nie, jest nawet polska flaga. Nie, no to spoko, Polska totalnie wygrała wojnę. Jakby, na maksa. Sami własnoręcznie przyszliśmy i... Tak, i się wszystko wyzwoliliśmy. No. Tak, więc to zakończenie jest super. Mam dwa problemy castingowe. Po pierwsze gra Joanna Kulik w tym serialu. Dosyć ważną rolę w jednym odcinku. Grają kiepsko. Gra takiej zblazowanej, cynicznej Polki rolę, która już swoje widziała w trakcie tej wojny, wszystkich straciła bliskich i ma takie właśnie bardzo cyniczne podejście do wojny i jest to słabo to wybrzmiało. Jakby próbuję zagrać taką femme fatale, ale nie za bardzo jej wychodzi. I no przykro mi się na nią patrzyło, jakby to nie był dobry występ. Czy było awkward? Nie była awkward, była drewniana po prostu. Okay. Tak sobie. Że była także, tak zblazowana już. Jakby widzisz, to jest taki moment, że widzisz dokładnie w jakie emocje celuje aktor. I to nawet nie jest tak, że on to kładzie, ale widzisz, że tego nie osiąga. Jakby, że tak nie doskakuje do tej poprzeczki. I to nie jest tak, że wiesz, że to jakoś strasznie ci kładzie ten odcinek, tylko tak siedzisz i kurde, to mógł gdzie zagrać lepiej. A druga decyzja castingowa, która mnie też trochę boli, to jest to, że w jednej z głównych ról, bo dwie główne role grają właśnie piloci, niby bardzo utalentowani tych bombowców. Notabene jeden nazywa się Bucky, a drugi nazywa się Buck. I to jest od razu w pierwszym dialogu tłumaczone, że to jest taki żart i tak dalej, co nie? Ale tak, ale jeden z tych pilotów, Buck, jest grany przez Austina Butlera. Austin Butler wygląda jak idealny człowiek, jakby, co nie? Wygląda 12 na 10, jeżeli chodzi o samca białego. Jakby Austin Butler się pojawił w moich drzwiach, to ja bym po prostu zdejmował spodnie i wystawiał się i czekał tylko na miłość z jego strony. Nie? No tak wyglądali amerykańscy żołnierze. No właśnie, trochę w to nie wierzę. Właśnie, trochę jest niewiarygodny w tym, że on przeorany przez wojnę, wiecie, w brudzie, krwi, pozbawiony przyjaciół, wygłodzony, co nie, a po prostu wygląda... On grał Elvisa wcześniej, on wygląda jak Elvis, nie? On wygląda po prostu jak symbol grał też tego. Grał też tego Fejda Rauthe, tak? Czyli tak, Fejda Rauthe też grał, tak. I pomimo, że to jest niezły aktor i tutaj nawet daje radę, jakby tak właśnie warsztatowo daje radę, to nadal castingowo wydaje mi się, że to jest nie najlepsza decyzja. Tomek, ja ci zadam pytanie, które ciśnie nam się wszystkim na usta, mi, Dominikowi, słuchaczom. Czy ten film jest lepszy od Fury? Zresztą jest serio. Lepszy od Fury, tak. Kurde, jest to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Tak, ja mi się Fury świetnie oglądało, ale mam koniec końców dosyć takie... Ja widziałam Fury z 12 razy. Ja wiem, że ten film nie jest dobry. To jest film, który się kończy tak, że przekreśla wszystko dobre, co się w nim działo, co nie? Jakby ostatnie 15 minut. Tam jest człowiek symbolicznie urodzony przez czołg na końcu. Stary, czy jest lepsza rzecz w ogóle w historii kinematografii związanej z wojną?
No mówię, dobrze, ale zachęciłeś mnie. No. Ostatnie 15 minut. My penis can only get so erect, po prostu, jeżeli chodzi o... Więc tak, Masters of the Air, jakby jeżeli chcecie zobaczyć porządny serial o wojnie, taki no 7 na 10, takie jakby bardzo solidne 7 na 10, nie? To polecam. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć coś na poziomie Kompanii Braci albo Pacyfiku, to obejrzyjcie jeszcze raz Kompanię Braci i Pacyfik, bo totalnie jakby nie doskakuję do tej poprzeczki. Ja naprawdę polecam reoglądanie Kompanii Braci, to jest wciąż fenomenalny serial. I Fury. Ja go tak co 2 lata sobie widzę całego, znaczy Fury to zawsze, nie? Ja bardzo... Fury już widziałam po japońsku. Widziałam już ja Fury, bardzo tak, polecam wszystkim Pacyfik. Ja wiele lat czekałem z obejrzeniem Dobry Pacyfiku. Dobry ocean. Wiele lat czekałem z obejrzeniem Pacyfiku, jakby, bo myślałem, że Kompania Braci już jakby wyczerpała we mnie ten temat. Jest fenomenalny Pacyfik i uważam autentycznie, że z całego tego takiego spielbergowsko-hanukowskiego cyklu wojennego Pacyfik jest najlepszy. Nie? Jakby jest na HBO też Pacyfik? Jest to produkcja HBO, ale wydaje mi się, że teraz jest na Netflixie, bo teraz doszło do tej przedziwnej transakcji, że HBO zaczęło sprzedawać swoje seriale Netflixowi. Tak, jeszcze jest tu pod ziemią, bo ostatnio też cały się reoglądał. No Kompania Braci też jest na Netflixie, co nie? Więc tak. Okej. Okay. Tak, witamy w drugiej części, powiem tak oficjalnie, że zaczynamy teraz drugą część podcastu, nasz drugi plik nagrywać, ponieważ Dominik ma problemy duże z internetem. Próbowaliśmy je ogarnąć, nie udało się ich ogarnąć, więc będziemy nagrywać niestety ciąg dalszy bez Dominika. Dzisiaj ten odcinek, jakby pierwsza 20-30 minut będzie z Dominikiem, a drugie tylko ze mną i z Igą. Niestety, możecie sobie wyobrazić, tak, że Dominik jest tutaj z nami, tylko po prostu nic nie chcę powiedzieć na żaden temat. Tak, albo możecie sobie też wyobrazić, że po prostu jakby cokolwiek my mówimy, to jest to komentowane przez osobę dużo zabawniejszą i błyskotliwą niż my. Tak, jakby zostawimy wam takie pauzy, żebyście mogli wsadzić dowcip. Że koniec końców wychodzimy po prostu na idiotów, ja i Iga, a Dominik jest królem. Więc tak, Iga, to w takim razie może zacznijmy od twojego tematu, co się dzieje w Electronic Arts. W Electronic Arts, drogi Tomku, dzieje się to, co się może najlepszego dziać w Electronic Arts, czyli kolejne projekty są zapułkowane, bym powiedziała, aczkolwiek jakby to... Może zacznę od tego, to do końca nie jest news, taki per se, ale pan Grab z Giant Bomba napisał jakiś czas temu taki Twitter odnośnie do plotki, odnośnie do Dead Space'a 2, w którym to stwierdził, że remake Dead Space'a właśnie 2, bo po tym remake'u Dead Space'a 1 był tworzony w studiu Motif EA, to jest takie montrealskie studio, a natomiast no, EA go zamroziło, może w ten sposób, bo to nie jest też tak, że oni go chyba stricte według niego skancelowali, tylko że jest zamrożony. W związku z tym przyszedł Bloomberg w postaci pana Schreiera i powiedział, że to nie jest do końca prawda, bo o ile Grab powoływał się na fakt, że tamten projekt miał nawet nazwę kodową, no to, że Motif robi bardzo dużo projektów pod tą samą nazwą kodową, jeżeli chyba dotyczą tego samego uniwersum, z tego co zrozumiałam, i że to nie jest tak, że to był remake Dead Space'a 2, tylko że tam miał być jakaś nowa część jakby w uniwersum Dead Space'a, stworzona stricte przez nich. No i jakby ponownie EA nie chce chyba dalej robić Dead Space'ów. Troszeczkę nie wiadomo, czy z tego względu, że Dead Space, ten remake, sprzedał się trochę poniżej oczekiwań, bo jest taka... konsensus jakby informacyjny jest taki, że wszystkim się wydaje, że się sprzedał poniżej oczekiwań. Pomimo tego, że się sprzedał bardzo dobrze, bo to tam przez chyba 2 miesiące była najlepiej sprzedająca się gra. Ona wyszła w styczniu, więc to jest taki... Trudno powiedzieć tak naprawdę, co to znaczy, bo w styczniu... Styczeń to jest taki głupi moment po tym, kiedy wychodzą wszystkie największe szlagiery tam podczas okresu świątecznego, więc w styczniu jeszcze w założeniu ludzie w nie grają. Więc czy to, że Dead Space się sprzedawał najlepiej, jakby, czy to świadczy o fakcie, że sprzedał się naprawdę dobrze, tak? Bo to jest tak. Więc automatycznie plotka poszła taka, że no ten Dead Space, ten remake nie siadł im tak, jakby chcieli. W związku z czym postanowili przesunąć jakby ludzi w swoich studiach i jakby jak się domyślamy, będą robić kolejne shootery, będą robić kolejne... Battlefieldy, tak. Bo jeżeli w ogóle, jeżeli się zastanawiacie, to studio Motif, to jest studio, które robiło wcześniej Battlefronta, tak? Tego Battlefielda w świecie Gwiezdnych Wojen, a może tak?
Zrobiło ten Dead Space remake. No i teraz jakby mają pomagać robić no, konkurencję dla Call of Duty tak naprawdę, tak? Więc jakby to, w czym EA widzi największy zysk dla ich firmy. Motive miał też pomagać przy tym, to się nazywało Project Ragtag, tak? Czyli ten single player Star Warsowy projekt pod panią Henning, który miał powstać, no ale jakby został też zaorany. A w związku z czym jakby news jest taki, bo teraz reasumując, news jest taki. Być może był robiony remake Dead Space'a 2 i został skancelowany, ale najprawdopodobniej to nie był remake Dead Space'a 2, tylko nowy Dead Space albo cokolwiek w uniwersum jakby Dead Space'a i jeszcze raz, to nie powstanie. To wiemy jakby... I też zostało skancelowane, tak. Tak, to wiemy na pewno jakby to nie powstaje w najbliższej przyszłości. Natomiast ja tutaj chciała trochę przypomnieć, że jakby to chyba nie jest do końca tak, że ktokolwiek się spodziewał nowej gry z Dead Space'a, bo już sama pierwsza jakby trylogia, w cudzysłowie w ogóle ta trylogia tutaj podaje, to nie było tak, że one powstawały mega prosto i tak, że ta produkcja szła bardzo dobrze, bo potem, kiedy wyszła jedynka, to jakby dwójka jest zupełnie inną grą od jedynki i każdy, kto grał w te dwie gry, to myślę, że już na pierwszy rzut oka to widzi. A lubisz bardziej? Bo ja dużo bardziej lubię dwójkę, szczerze mówiąc. Wiesz co, to ja mam trochę tak jak z Alienami. Moim zdaniem w dwójkę się lepiej gra, ale jedynka tak z założenia to jest moim zdaniem dużo lepsza gra. W sensie, okej, okay, być może ona nie ma tak wielu takich fajnych jakby tych hooków gameplayowych i wszystkiego, ale to jaka była jedynka, jak ona wyszła w sensie na rynek, mhm, i co ona w ogóle pokazywała, jak ta Ichimura wyglądała, to, że Isaac był niemym bohaterem jakby i to wszystko, to moim zdaniem strasznie działało na korzyść takiej nowej serii, która miała wychodzić, a ta dwójka, okej, okay, to jest, jeszcze raz, jest bardziej action, jest dużo bardziej fun, ale ma dużo mniej takiego swojego własnego charakteru, mam wrażenie, może w ten sposób. No i potem się stała trójka, która jest jakby tak, ogólnie tak znienawidzona przez to, i którą chyba w ogóle też Electronic Arts trochę zabiło, co nie? Że oni mieli zupełnie inną wizję na trójkę, a przyszła Electronic Arts, powiedziała im nie, co nie, tam musicie koopa zrobić i... Tak, no i mikrotransakcje. Mikrotransakcje, tak właśnie. Ja grałam w trójkę trochę później niż cały ten dyskurs jakby tak istniał i był żywy. Mi się trójka też podobała, to nie jest nie wiadomo jak zła gra moim zdaniem. Jest gorsza od dwójki. Dwójka, jeżeli chodzi o takie gameplayowo jakby produkcyjne rzeczy, to dwójka to jest taki szczyt jakby Dead Space'a. Jedynka to jest mega dobre wprowadzenie tam do uniwersum, a trójka to jest taki upadek, więc jakby narysować to na takiej skali, to by była taka jak krzywa Bella, tak? To by wyglądało, że tak Dead Space 1, 2 i 3. I tutaj bym chciała powiedzieć, że ta seria była zawsze problematyczna, jakby sama w sobie. Tam jeszcze były takie spin-offy, był komiks, była ta gra na PlayStation Move, tam na PlayStation 3 wyszła taka giereczka, która była takim trochę rail shooterem Dead Space'owym. I jakby to jest piękne, bogate uniwersum, które po prostu przez cały czas swojego życia było bardzo źle ogarniane przez ludzi za nie odpowiedzialnych, w sensie nawet nie przez deweloperów, tylko przez EA, tak? I to jest tak naprawdę bardzo zmarnowany potencjał, który ma gigantyczną liczbę fanów, jakby ludzie kochają Dead Space'a. I moim zdaniem byłoby bardzo bezpieczne dla EA wydać remake dwójki, ale wydaje mi się po prostu, że remake jedynki był na tyle drogi, że jak go wydali, to dwójka im się po prostu nie opłaca pieniężnie. W sensie ona by na siebie zarobiła, ale nie tyle, ile oni by chcieli, że to po prostu o to się rozbija. Ja też tak do końca, tak szczerze, Tomek, ja nie wiem, czy ja jestem... Ja już to chyba mówiłam, jak wyszło to pierwszy ten remake. Ja nie wiem, czy Dead Space potrzebuje remake'u, w tej gry się wciąż bardzo dobrze gra. Jakby... Aczkolwiek ty akurat chwaliłaś bardzo ten remake jedynki. Wiesz, ja w ten remake to grałam chwilę, ja tam tylko, jakby ja się cieszę, że on powstał, to jest tylko że wiesz, jakby, ja wiem, okej, okay, Last of Us 2 potrzebuje remake'u, tak? Ja w ogóle uważam, że Last of Us 2 potrzebuje rebootu już, jakby. Moim zdaniem już potrzebuje, tak, totalnie, co nie od nowa, żeby to zrobili. Tak, ale jakby... Dead Space to nie jest pierwsza rzecz, o której myślę. Ja bym wolała, żeby realnie powstał właśnie albo na przykład reboot Dead Space'a, czyli nowa historia w tym uniwersum, ale jakby Dead Space symbolizuje sobą chyba wszystko, czego teraz, jeszcze raz, jako konsensus duże firmy się boją, czyli stworzyć w cudzysłowie nowe IP, no bo to by nie było nowe IP, jako taka naprawdę dobrze zrobiona gra single player, to w tym momencie ludzie myślą, że to jest najmniej opłacalna rzecz, jaką można zrobić. Pomimo tego, że Sony cały czas to robi, cały czas zarabia kupę kasy na tym, ale nawet Sony się tego boi. Tak, ale właśnie mam, bo jakby wiesz, okej, to nie będzie, wiesz, nowy Fortnite, tak? Albo tam, to nie będzie jakiś nowy tam Games as a Service, tak? Albo nie będzie kosztowało tyle, co Balatro, które nagle sprzedało tam ponad milion egzemplarzy. A no i jakby
wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ludzie by kupili takiego nowego Dead Space'a, w sensie nie Dead Space 4 nawet, broń Boże, ale tam nowy, pewnie z bohaterką, a nie bohaterem, tak, ale w tam świecie Dead Space'a. Mi się wydaje, że to by się sprzedało super, ale no nie na tyle dobrze, jak może w ten sposób, więc dlatego właśnie o to mi chodzi, że to troszeczkę nie jest news. Historycznie EA udowodniło, że oni trochę nie wiedzą, co mają zrobić z tym IP, że mają dobre IP i trochę jakby nie wiedzą. Wydaje mi się po części, że deweloperzy być może mieli jakiś pomysł na to, ale z drugiej strony, jeszcze raz, jakby jako coś, co wiemy, ludzie z Dead Space'a, w cudzysłowie, bo tam ich było kilku pewnie, odeszli i zrobili Callisto Protocol, które miało być tym Dead Space'em, który chcieli zrobić. I to nie był dobry Dead Space, jakby. Być może dobrze, że jeżeli uznamy jako taki pewnik, że to było dokładnie to, co oni chcieli zrobić, to EA zrobiło mega robotę, że im nie pozwoliło tego zrobić, tak? Pójść w takie gore właśnie tego typu rzeczy i zły level design, aczkolwiek wyglądający fenomenalnie całość jako gra. I powiedzieli, nie, zrobicie coś innego, jakby, nie? Więc mi jest trochę przykro, ja bym chciała, żeby więcej Dead Space'ów wychodziło. Czy jestem zdziwiona, zapytasz? Zupełnie nie. Jakby moim zdaniem jakby Dead Space będzie odkładane do lodówki 1000 razy do czasu, aż ktoś nie wymyśli na to jakiegoś takiego nowego snappy motywu, że ta gra, która powstała i ma super sukces, ale w skórce Dead Space'a by była super, to wtedy jakby Dead Space znowu wróci, nie? Bo to jest mniej więcej taki... No takie traktowanie tego IP. Jest mi przykro. Motyw robi sobie Battlefielda. Jakby ku zdziwieniu nikogo, mam wrażenie. A Battlefield... Znaczy nie wiadomo, czy robi sam Battlefielda, że został przesunięty do pomocy, bo chyba DICE robi Battlefielda. Battlefield jest DICE-owski. Tak, więc ale... pewnie motyw po prostu pomaga tam jakieś... Pewnie potrzebują supportu jakiegoś, tak? No właśnie. Biorąc pod uwagę to, z jaką jakością jakby gier pracuje Motif, no to jakby ja ich widzę jako tam szef EA, tam pomniejszy, jakby ktoś się mnie zapytał, ty, bo ten Battlefield to trzeba by było tak trochę docisnąć kolanem, no to tu jest takie studio. Oni być może... A, bo to jest jeszcze inna kwestia. A i teraz, jeżeli ktoś nie wie, jak się robi gry, to zwykle jest tak, że zanim jakaś gra powstanie, to jest ilość prototypów dookoła różnych rzeczy robionych, to się ogląda, patrzy się, co rokuje, więc nie jest do końca nawet powiedziane, czy gra kłamał, albo tam miał złe informacje, być może był i remake Dead Space'a 2, i nowy Dead Space, w tym samym czasie w piekarniku, tak? Ja powiem tak, że jakby wierzę, że jest robi Schreierowi, że jeszcze robił dużo, żeby mu wierzyć, to nie? Tak. Natomiast dla mnie to jego info, że Motif pracuje nad wieloma projektami pod tym samym codenamem, albo że zawsze pracuje, że jakby każde kolejne Dead Space silnik będzie nazywać Dead Space jako codename, jako ten, to jest przedziwne, to produkuje tak dużo okazji do jakichś pomyłek. Wiesz, to jest taka duża firma, działy się komunikują ze sobą i jak masz jedną nazwę kodową dla dwóch czy trzech projektów, to już jest taka przestrzeń do jakichś nieporozumień, złych decyzji, straty czasu i tak dalej. Ale wiesz, może na przykład chodzi o to, bo w ogóle Grab napisał, że to miało nawet nazwę kodową. To jest dokładnie jego cytat. Schreier powiedział, że są różne projekty pod tą samą nazwą kodową. Ja się z tobą zgadzam, to nie ma sensu, ale jeżeli na przykład weźmiesz pod uwagę, że te projekty się nazywają, kurde, nie wiem, 1010, że się nazywa 1010, no. I potem po prostu dodajesz jedynkę albo dwójkę na końcu, to może o to chodzi, jakby? Nie, co też jest super problematyczne. Ja pracuję w studiu, tak, które 12-15 osób zatrudnia, co nie do projektu, a i tak mieliśmy bardzo taką dyskusję, że ej, musimy ustalić, jak nazywamy nowy projekt i jakby trzymać się tego, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, co nie? Tak, ja a co dopiero, jak pracuje 300 osób w takim studio, co nie? Ja też, biorąc pod uwagę, że pracowałam często z kilkoma projektami naraz, tak, to te nazwy kodowe są super potrzebne, żeby móc bardzo... Jeżeli na przykład rozmawiasz z inną osobą, która supportuje też kilka projektów. Tak, bo wiecie, jakby tak dla naszych słuchaczy, to nie są tylko rozmowy, ale to jest też dokumentacja, zatrudniasz nowych ludzi, którzy muszą przeczytać tę dokumentację. Epiki, tak, właśnie Jiry i tak dalej. I jeżeli rzeczywiście jakby ktoś takie zostawia pole do nieporozumień, no to jest... No nie wiem, no tak dziwnie jest mi się to przeczytało. Jest taki moment, że często jak powstaje gra, to na przykład tytuł nie jest od razu wyryty w kamieniu. Tak, tak. Ale ma tam nazwę kodową i nie wiem, nazywa się tam, no już powiedzmy ten 1010, tak? Się nazywa jakiś tam projekt. I spoko. I potem on się zaczyna nazywać Gra Przyjaciół.
I niektórzy ludzie w tym projekcie, którzy nie siedzą tak non-stop w dokumentacji i nie wiedzą, że jest zatwierdzony tytuł, ominęli to jakby, to jak im powiesz Gra Przyjaciół, to nie będą wiedzieć, o co chodzi. Im trzeba mówić cały czas, tak naprawdę do końca developmentu używa się codenamu w dev teamie, ta gra potem wychodzi i wciąż w rozmowach bardzo często ludzi, którzy nad nim siedzieli, na przykład od początku do końca, kiedy oni mówią o Grze Przyjaciół, to mówią do siebie 1-0, 1-0. Ja tak do tej pory potrafię się przejęzyczyć i nazwać Heading Out naszym codenamem. No tak, tak, no jakby, bo to jest coś, co z tobą... Ty przez x lat mówisz tylko i wyłącznie o tym. No, ale w każdym razie... Ja mam głupio z tym Dead Space'em. No. Tak, ja mam dwie myśli na ten temat, że po pierwsze, wydaje mi się teraz tak z perspektywy czasu, że być może to nie była najmądrzejsza myśl Electronic Arts, żeby, jeżeli już się zabierali za remasterowanie, remake'owanie, remake to jest też, nie remaster, remake, to tak pełne, to, że zrobili jedynkę jako pierwszą, a nie dwójkę, bo wydaje mi się, że dwójka właśnie jest bardziej masowa, tak jak mówisz, bardziej przystępna. Jedynka jest zapamiętana przynajmniej jako taki hardkorowy, taki survival horror. Dwójka to już jest jak Alien i Aliens. Dwójka tak, ma Marinesów i one-linery, a jedynka to jest idziemy bardzo długo przez korytarz, który tam jest źle oświetlony i puszki z farbą, tak? A po drugie to jest, chyba też, trochę odprysk tego, że właśnie produkcja gier AAA, znaczy nie tylko AAA, ale zwłaszcza AAA, kosztuje dzisiaj absurdalne pieniądze, co nie? I podejrzewam, trzy pieniądze, Tak, i podejrzewam, że dzisiaj wyprodukowanie tego remake'a było dla Electronic Arts bardzo drogie i że jakby to jest problem, że nawet jeżeli dobrze się sprzedał ten remake, to nadal to jest horror, nadal to jest survival horror, który jakby no ma ciężką publiczność, jakby to nie jest gra masowa koniec końców, nie? Chociaż tak sobie myślę, że rezydencje są masowe. Oni się starają takie troszeczkę jakby uwspółcześnić tak designersko, tam nie dość właśnie, że Isaac teraz mówi i jeszcze raz, ja wolałam Isaaca jak nie mówił w jedynce, niż jak dostał Harry, bo ja po prostu ja sobie wyobrażałam zupełnie inaczej Isaaca. I potem on nagle zaczął mówić i ja siedzę i w jaki sposób ty jako postać już tam pełnoprawna, trójwymiarowa, w jaki sposób ty byłeś w pierwszej części, bo ty totalnie byś nie zrobił ani jednej rzeczy, którą zrobił Isaac w pierwszej części, jak jesteś taki wygadany i tak ci się kurde nic nie podoba, bo on jest strasznie gorzki przecież w dwójce, nie? Taki nawet słony, bym powiedziała. Czekaj, bo zgubiłam myśl. Że dlaczego zrobili jedynkę? A, że trochę współcześnienie, bo właśnie nie dość, że on zaczął mówić, bo to ma sens, bo jakby masz mówiący protagonista, zwykle jeżeli to nie jest jakaś decyzja artystyczna, to po prostu ma więcej sensu, jeżeli on rozmawia z ludźmi. To tam dużo szybciej dostajesz takie lepsze bronie, żeby można sobie było fajnie postrzelać. Jakby to jest taki właśnie, oni zrobili taki z tą jedynką nową, oni zrobili taki ukłon w stronę dwójki. No w zasadzie, ej, jakby zrobiliśmy właśnie, strzelanie do potworasów, okazji... strzelanie do potworasów, let's go, jakby, nie? A przy okazji dwójka miała dużo więcej tych takich set pieces, nie? Takich hollywoodzkich. Oj, tak. Miała takie bombastyczne sceny, miała właśnie dużo takich wyreżyserowanych momentów, więc jeżeli rzeczywiście serwowali w taką publiczność, to może sensownie było dwójkę zremakować. Natomiast może się bali, że dla nowej publiczności zremakowanie samej dwójki no nie będzie najlepsze. Znaczy, wiesz co by było najlepsze w ogóle decyzją, taką super najlepszą? Zrobić to, co teraz ma robić Remedy, czyli wziąć jedynkę i dwójkę i z jedynki zrobić wstęp i zrobić jedynkę i dwójkę jako jedną taką paczkę jakby gier. No bo to były gry, no przecież to nie były gry na 48 godzin, tak? Jakby, chociaż w sumie to ja może je tak krótko zapamiętałam. How long to beat? Computer, no tak, tylko że znowu jakby koszty tego, co nie, są olbrzymie. Więc jakby zrobili dwie gry w paczce jednej i sprzedawali je za jedne $70, to byliby jeszcze bardziej rozczarowani, jeszcze jakby więcej by to kosztowało, a zarobiliby pewnie tyle samo, jakby nie dużo więcej, nie? No niestety tak jest, jak mówisz. Aczkolwiek ja jestem w stanie podjąć to ryzyko jako Electronic Arts, więc... Nie, no bo w ogóle wydaje mi się, że to byłby jakby najlepszy deal. Wiesz, jakby już nie make'ujemy, lecimy dalej, mamy już tam, wiesz, system, mamy grafikę i okej, dwójka jest dużo bardziej skomplikowaną grą pewnie do odtworzenia, szczególnie tak jak mówisz, tam były takie triggerowane po prostu sekwencje wydarzeń, które się działy. Miała też troszeczkę bardziej skomplikowaną walkę, plus jakby Isaac tam też zaczyna od zera, tak? Więc trzeba by to było jakoś połączyć. Ale właśnie być może jakiś taki reboot? Nawet nie wiem, reopowiadanie jedynki i dwójki? Może coś takiego? How long to beat? Death Stranding wpisałem zamiast Dead Space, bo... Taka jestem super dzisiaj.
2023, niech będzie. 12 godzin nowy zajmuje. No to nie są gigantyczne I gry, dwójka tak? też była podobnej długości, co nie? Tak, no jakby nie jest to nie wiadomo ile czasu, nie? Kurde, naprawdę lubię Dead Space'a, tak w sensie mam bardzo dużo ciepłych uczuć w stosunku do tych gier. Masz coś takiego, że potrzebujesz więcej Dead Space'a albo właśnie tych remake'ów Dead Space'a? Miałam przez jakiś czas, wiesz, bo byłam na tyle podjarana kiedyś Dead Space'em, że pamiętam, że się zastanawiałam, jak sobie tam robię tatuaże z giereczek, jaki tatuaż sobie zrobić z Dead Space'a, bo nie chcę sobie tatuować kręgosłupa. No bo jakby jaki sobie robisz, no musisz sobie wytatuować tam kręgosłup, najpierw, żeby świecił w ciemności teraz, jakby let's go, nie? I żeby jeszcze ci otwierało hologramowe takie menusy, co nie? Tak, więc jakby więc musiałam go lubić na tyle, że się nad tym zastanawiałam. I właśnie bardzo długo siedziałam i ja byłam taka jakby spragniona, żeby troszeczkę dłużej pozostać w tym uniwersum i właśnie trochę tych komiksów czytałam, właśnie sobie to na tego mowa tam kupiłam, no w ogóle to nie była najgorsza gra w ogóle to na tego mowa. Ona jakoś tak zupełnie bez echa przeszła, tam było okej. Więc jakby ja chciałam więcej. Czy ja teraz potrzebuję? No powiem ci tak, na tyle potrzebowałam, że jak pożyczyłam sobie tam remake, żeby tylko go zobaczyć, tego nie skończyłam tam. Jedna sprawa, że musiałam go oddać i wtedy myślałam, żeby kupić sobie. Nie kupiłam go sobie, więc jakby to już może trochę coś o tym mówi, nie? Natomiast pamiętam, że jak grałam w jedynkę, dwójkę i trójkę, to po prostu się bawiłam jak ja pierdziu dobrze, nie? To są naprawdę fajne gry. Ale ja w trójkę już nie grałem, bo trójkę mi wszyscy odradzali, żeby nie grać już nią. Moim zdaniem było okej. Czy to była jedynka i dwójka? Nie, to była dużo gorsza gra, ale wciąż jakby no, było okej, nie? Ja jestem tak, że jestem wielkim fanem. Jedynkę chyba przyszedłem dwa razy. I jakby super mi się grało w te gry. Ja grałem w nie w ogóle dużo po premierze, co nie? I jak wiele razy mówiliśmy w tym podcaście, one nadal wyglądają zajebiście, co nie? Jakby to jest przykład takich gier, które się nie bardzo zestarzały technicznie. Może trochę dlatego, że one w momencie, kiedy wychodziły, były bardzo, bardzo dobrze zrobione, co nie? Były takie totalnie taki no, najwyższa liga, jeżeli chodzi o technikalia, co nie? Do tego one też mają bardzo konkretną jakąś taką swoją własną oprawę graficzną, wizualną, taki styl wizualny, co nie? Więc to się nie starzeje raczej. Przynajmniej nie jakoś bardzo źle. I ja mam takie wrażenie, że ja po tej jedynce i dwójce mam trochę takie z Dune'ą albo Final Fantasy VII, nie? Jakby są te teksty, cały czas mogę po nie sięgnąć, nie mam wrażenia, że one się jakoś bardzo zestarzały i ani ten remake nie jest mi potrzebny, ani szczerze mówiąc kolejny. No nie, no może kolejną grę jeszcze jakoś bym tam zobaczył, co nie? Jakby mieli fajny pomysł. Jakby wyszedł nowy Dead Space, to byśmy grali. Jakby mieli fajny pomysł na niego, tylko ja nie wiem, jak wiele rzeczy w jakby space horrorze możesz jeszcze zrobić poza Alienem 1 i Alienem 2. Oni zrobili Alien 1 i Alien 2. Ale wiesz, co oni zrobili, bo oni... I zrobili nawet Aliena 3, z tego co kojarzę, trójkę jakoś. Jest tam mało tych nekromorfów ze świń lub psów. No ale jest na jakiejś nieprzyjaznej planecie, tak? Której no tam, tak, no jest tak, to. No. Tylko, że ja ci powiem tak, oni mają jedną rzecz, która jest pretty cool. Oprócz tego, że tam to jest horror, wszystkie horrory są w kosmosie, a to jest na stacji kosmicznej, tam jedynka, tak? Tam planetarny jakiś, ale też taki lovecraftowski przecież we wszystko to, co oni tam mają, te wątki tam spoko. Ale oni mają dodatkowo system strzelania polegający na headshotach. I to jest takie proste w założeniu po prostu. Przecież tak fajnie się strzela do tych nekromorfów. Ja się zgadzam, tak, jak najbardziej. Tak, i jakby to tak fajnie działa, że oni nawet mogą zrobić taki, w cudzysłowie, trochę średni, fabularny horror, ale ten gameplay się po prostu u nich broni. I tam, weź sobie przypomnij, że jak się gra w ogóle w Dead Space, a szczególnie chyba w dwójkę, bo tam było więcej jakby typów na pojedynczy kombat jakby zone, tak? To wciąż tych typów tam nie ma 40. To nie jest tam dum, że nagle przychodzą wszyscy, tak? Tylko tam jest ich trzech i ty wiesz, że ty masz przepierniczone, bo tam jest ich trzech. I oni mają po 16 rąk. I te wszystkie te ręce, a jeszcze są te, w ogóle te niemowlaki chodzące po ścianach i w ogóle... Ja nie wiem, czy pamiętasz, że w Dead Space jest taka fenomenalna scena. Tych sukinsurów nienawidziłem. To chyba była w dwójce, że... Bo tam są dwa rodzaje tych dzieci w tym... A może to było w jedynce? Nie wiem, w przedszkolu jakby. Masz te, które chodzą po ścianach i są takie trzy... jakby skorpiony tak, i do ciebie strzelają, ale masz też takie, co wybuchają. I tam jest taka piękna scena, że babka siedzi w tym takim przedszkolu za szybą i jakby przytula to dziecko
Po czym to dziecko wybucha, żeby ci pokazać, że one teraz będą wybuchać i wszystko jest we krwi za tą szybą. I ty tak się... I teraz to by tak mocno nie przeszło, Tomek. To mój Boże, jak to by bardzo nie przeszło w ogóle. I tam jak fenomenalnie wygląda Dead Space, żaden z tych ludzi, którzy robili Dead Space, nie wie, jak wygląda niemowlę. Jeszcze muszę powiedzieć. Bo ono nie wygląda jak trzy bochenki chleba razem, jakby. Więc tak. Ja bym pograła w nowego Dead Space'a. Ale nowego Dead Space'a. Takiego, że ktoś przyszedł i powiedział, masz tutaj 10 godzin historii, nie wiem, kogoś z ekipy tej wydobywczej, który tam jest, był na jest planecie. Jakiś sposób, tak? Jest jakiś sposób zarządzania projektem AAA, jednoosobowym, singleplayerowym horrorem, żeby to się opłacało, bo powstają nowe Rezydenty. Powstaje Resident 9, powstało Resident 7, 8, jakby... Pomimo tych rosnących kosztów produkcji, w jakiś sposób ktoś to robi, ktoś potrafi to zrobić. Być może Electronic Arts powinno się nauczyć tego. Być może po prostu nie potrafią, albo mają zbyt wysokie jakieś takie korporacyjne wymagania finansowe. Ja bym bardzo chciała zobaczyć, ile Capcom zarabia, na tym co ostatnio rozmawialiśmy, ile Capcom zarabia na tych mini mikrotransakcjach, które oni dają, które nie są potrzebne, ale oni mają... Ostatnio Capcom jest naprawdę na takiej fali wznoszącej. Tak, ale też wydaje mi się, że w Capcomie musiało dojść do jakiegoś takiego przewartościowania ich filozofii, bo pamiętasz, że jak wyszła siódemka, która była mega chwalona, jest zajebistą grą, zagrajcie w siódemkę, to jak wyszła siódemka sprzedała 5 milionów egzemplarzy, a Capcom wydało komunikat, że jest rozczarowane. A później coś się stało, że jednak przestali być rozczarowani. Zrobili te remake'i, one się też zajebiście sprzedały, zrobili ósemkę, która jest niezła, robią dziewiątkę, więc wydaje się, że była jakaś rewaluacja filozofii, coś tak wyrażę. Co być może, ale wydaje mi się, że w koszt siódemki był wpisany silnik. Może tak. I jak ósemka powstawała po prostu jako nowe asety, story, ale już mieli... No ale to co ty myślisz, że oni nie wiedzieli, że ten silnik kosztował i że wydali tylko komunikat, że są rozczarowani, a zapomnieliśmy, że tam jeszcze silnik wszedł, ale już za późno, już poszło do ludzi. Co nie? Nie, wydaje mi się po prostu, że... Ja też nie wiem, czy ósemka się sprzeda lepiej niż siódemka, to jest tam inna sprawa, nie? Ale wydaje mi się, że po prostu spodziewali się więcej kasy na siódemkę, a ósemka po prostu musiała się sprzedać mniej, żeby się zwrócić tak, jakby chcieli. Albo rzeczywiście, tak jak mówisz, doszło do tego, że jakiegoś ziomka powiedzieli, ty wpisałeś jedno zero za dużo, ty tutaj Yasuhiro zmień tutaj mi to zero, to wtedy będzie dobrze, wtedy się zgadza i wtedy jesteśmy zadowoleni. Jakby ja mówię, o kurczę, gomena sai. Szybki Google, bardzo szybki, bardzo powierzchowny, który mi wyrzucił na GameFAQs jakiś ten forum po prostu, mówi, że ósemka się sprzedała gorzej niż siódemka, że siódemka sprzedała ponad 10 milionów, a ósemka 6. To nadal jest zajebisty wynik, 6 milionów. No właśnie chciałam powiedzieć, nie, to praktycznie nikt nie kupił ósemki, no. Ale tak mi się właśnie wydaje, wiesz, że siódemka to był ten taki powrót Resident Evil, jakby w nowym tam wydaniu i to automatycznie miało super recenzje, to było streamowane przecież od góry do dołu, no i potem wychodziły remake'i i tam spoko i wyszła ta ósemka i siódemka jest dużo lepsza ubrana niż ósemka. Tak, jest dużo lepsza, nie? Ale tak. Ósemka też jest dobra. Znaczy wiesz, była Lady Dimitrescu, więc... Była Lady Dimitrescu i był przede wszystkim ten dom grozy, co nie? Taki, wiesz... Ale tego, wiesz, w marketingu była ona. W marketingu miałeś wielką, gotycką babę z cyckami, jakby... To był cały marketing Resident Evil 8, jakby... I ty siedzisz i snajesz, to jest weird as fuck, jak sobie w to pograsz. I zaczynałeś to grać i jakby... To nie jest tak, że ta gra była jakoś źle zrobiona. Ona miała bardzo taką strukturę aktową, wiedziałeś, gdzie idziesz, po kolei po co idziesz. Tam się działo. Natomiast mówisz, że Dead Space 2 dzisiaj by nie przeszedł ze względu na to dziecko. W Rezydencie 8 jest dziecko, jest quasi zmutowany płód, coś takiego, które próbujecie pożreć. Tak, ale, ale też jest płód, który ty składasz przecież w słoiku. Tak. To jest twój ogólny cel gry. Ale to jest ważne dziecko. Tak, to nie jest dziecko, które po prostu wybucha, żeby ci zadać damage. To jest ważne dziecko. Jedno i drugie to są ważne dzieci, więc być może to jest, wiesz, taki ten... Myślisz? No bo weź sobie wyobraź, ej Tomek, siadamy, robimy grę i mamy super pomysł, kurde, mamy mega pomysł, najbardziej w ogóle, najbardziej przerażający survival horror ever i robimy coś takiego, dobra, to musimy zrobić takiego przeciwnika, którego można być może zdeptać albo kopnąć, czyli musi być mały, jest dosyć szybki i jeszcze być może wybucha i jeszcze tamte... Dobra, niech to będzie niemowlę. Jakby, jestem... no, kurde, no siedzi
siedzisz i jakby wszyscy siedzą i tak, ty, a może Tomek, może jest, to niech nie będzie. Jest taka najbardziej podstawowa zasada, co nie horrorów, taka najbardziej podstawowa, dlaczego boimy się tego krzyku dziecka, tego pisku, co nie, bo mamy to tam zaprogramowane na poziomie w ogóle jeszcze ewolucyjnym, że to ma nas przerażać po to, żebyśmy bronili swoje potomstwo. I jest taka myśl, a co gdybyśmy połączyli to z wybuchaniem? To jest tam double w ogóle damage emocjonalny, co nie? Nie dość, że ty dostajesz damage, to dziecko, które miałeś chronić, właśnie wybuchło i ono jeszcze leci i ty musisz spowodować, żeby ono wybuchło. I jeszcze masz PTSD z bombardowania Drezna, co? Tak. Ale wiesz co, w ogóle wydaje mi się po prostu, że jest też taki konsensus wśród ludzi robiących horrory w tym momencie, że raczej nie robi się przeciwnika, do którego możesz strzelać, który jest dzieckiem po prostu, jakby, że... Jakby ja uważam, że to jest jakaś ewolucja w dobrą stronę, jakby... Być może nie powinniśmy takich rzeczy robić. Być może powinniśmy robić jakby... Być może te nekromorfy są tylko trochę ludźmi z pewnych powodów i być może to działa dobrze. Te dzieci były weird. Ale tak, tęsknię za Dead Space'em, chciałabym więcej Dead Space'a. Ale takiego, że ktoś usiadł i kurde zrobił fajnego Dead Space'a, a nie... Wiesz, nie remake'i znowu tak naprawdę. Tak jak mówiliśmy, ja nie uważam, że one potrzebują remake'ów. Że ktoś usiadł i po prostu właśnie, broń Boże, czwórkę, bo te czwórkę to by było, nikt tego nie chce, to jest jakiś legacy, którego nikt nie wie, jak ma za tym iść, patrząc po tym, jaka była jedynka, dwójka i trójka. To czwórka by musiała być, to był tylko sen. I Isaac się budzi i się coś nowego dzieje. Ale jakiś taki właśnie spin-off i kurde, na 5-6 godzin, kurde, nie pograłbyś, pograłbyś. Pograłbym, totalnie bym pograł, tak. No. I trochę kontynuując temat tego, jak są finansowane gry wysokobudżetowe, AAA. Ciąg dalszy wywiadu z Matthew Karchem, czyli nowym CEO i właścicielem Saber Interactive. Na Games Industry Biz, jakby druga część tej chyba jakiejś bardzo długiej, bardzo wnikliwej, bo Matthew Karch wydaje się dosyć otwarty w tej dyskusji, czasami aż wręcz zbyt otwarty, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu. Ja na początku się trochę wytłumaczę, dlaczego wydaje się, że to jest ważne i że dlaczego, bo Serbia Interactive to jest taka firma, o której niewiele osób słyszało wcześniej, co nie? A nagle jest totalnie... w tym momencie bardzo dużo ludzi o nich słyszy, tak? Tak, właśnie, nagle totalnie od kilku miesięcy jest na nagłówkach i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest z kilku powodów. Po pierwsze oczywiście Embracer, co nie? Jakby jest to... Embracer, to co zrobił na rynku, to była rzeźnia. Saber jest trochę jakimś takim przykładem tego, co się dzieje w Embracerze i jak, czy można usiąść od Embracera i tak dalej, co nie? Jakby więc jest pod tym względem takim medialnym tematem wartym jakby nagłaśniania i omawiania i analizowania, co nie? Po drugie, Saber wydaje się być taką firmą działającą, przynajmniej celującą w pogranicze AA i AAA, co nie? I wszyscy wiedzą, że jest gigantyczny problem z finansowaniem i utrzymywaniem tego workflow i takiego pipeline'u produkcyjnego AAA-ów, bo wszyscy o tym mówią dookoła, że one są za drogie, że trwa, ich wyprodukowanie trwa za długo i tak dalej, nie? Saber, który robi gry na pograniczu AA i AAA, wydaje się mieć jakieś przemyślenia, jakąś filozofię, jakby to robić, bo oni z jednej strony robią teraz Space Marine 2, z drugiej strony robili wcześniej World War Z, co nie? Z trzeciej strony te ich samochodówki w stylu Dakar i Snow Runner też wyglądają jakby dobrze, wyglądają, wartości produkcyjne mają takie właśnie na 2A. Więc być może jest to jakiś taki właśnie ciekawy temat pod względem tego, w jakim kierunku może pójść, co nie? Ten. A po trzecie, co teraz co jest ciekawe, to Saber się teraz pozycjonuje trochę jako największy deweloper indie, przez to, że są niezależni. To ja po prostu jak przeczytałam jest to zdanie... Ciekawa myśl. Tak, że oni są teraz... Bo oni mają tam 3,5 tysiąca ludzi chyba, tak? Tak, u siebie. Tak. Że jak przeczytałam to zdanie, że jesteśmy w tym momencie największym niezależnym studiem i tam przecinek, jeżeli weźmiesz pod uwagę, jak można rozumieć studia niezależne i tak jak... Jakby... Technicznie on ma rację, jakby to nie jest właśnie. Tak, że on się myli tak technicznie, nie? Ale tak. Czy rzeczywiście to jest to, o czym powinniśmy myśleć. Natomiast nie? On też mówi w tym wywiadzie dosyć ciekawą rzecz, bo pod poprzednim czy dwa ale tygodnie to temu oznacza, odcinkiem... przepraszam, to oznacza, że według tego, co on mówi, to ja pracowałam Dying Light 2, to była gra niezależna. Tak, no tak samo jest cały czas ten argument, że Valve jest firmą niezależną, co nie produkują. Tak, jest indie full. Tak. No i tutaj jest trochę ten taki sam argument, że Matthew Karch w pewnym momencie sugeruje, co by było dziwne, ale taka pada sugestia w tym wywiadzie, że on kupił Saber za własną gotówkę.
że... Tak, on w ogóle to wynika, tak. Że on poszedł do domu, przeliczył pieniądze, wyciągnął rzeczy z konta. On centralnie opisuje, że miał udziały w Saber, sprzedał ten Saber Embracerowi, dostał bardzo dobrą cenę za te swoje udziały i później wrócił ze swoim własnym pieniądzem i odkupił tego Sabra, więc mieliśmy taką dyskusję w komentarzach, że tam jakieś rolowanie długu i ściąganie kasy z rynku i że Saber być może jest w gorszej sytuacji niż by się to wydawało. No, z tego, co tu mówi Matthew Karsz, nie jest tak. Jest to autentycznie być może niezależna, niezależna firma należąca do jednego człowieka, który jednocześnie jest na tyle wciągnięty w jakieś takie decyzje produkcyjne, sprzedażowe i tak dalej, że no, podejmuje jakieś tam quasi-indie decyzje, nie jest uzależniony od inwestorów, od giełdy i tak dalej. On co więcej tam w tym wywiadzie mówi, że on teraz będzie rozglądał się za jakimś minor investor, w sensie człowiek, który zainwestuje za udziały, natomiast będą to udziały mniejszościowe, stąd ja mam takie wrażenie, że on najprawdopodobniej ma inwestorów, tylko takich jakby wielu bardzo małych, o może tak, a teraz szuka kogoś większego, bardziej niż, że on realnie siedzi w tym wszystkim sam? Chociaż nie wiem, tak szczerze, to jakby... To są bardzo dziwne informacje, to jest bardzo dziwny wywiad w ogóle, to co tam się dzieje. Jakby, tak, no? I co mówi tą poprzednią część, to słyszeliście już, a teraz jest ta nowa część, co mówi w nowej części Matthew Karcz. Matthew Karcz mówi kilka ciekawych rzeczy w nowej wersji. Po pierwsze, że jego zdaniem sprzedaż gier na poziomie $70 to nie jest model, który jest przyszłościowy i który będzie można utrzymać, aczkolwiek. Tak, aczkolwiek Space Marine 2 będzie sprzedawany za $70. To jest fajne, że on tam ma cały taki wywód na temat tego, dlaczego to jest złe i dlaczego nie powinno się tak robić. I on tak nie chce robić, po czym centralnie mówi, ale niestety no Marine 2 będzie za... Tak, i podaję trzy przykłady tego... jak wygląda zdrowe podejście jakby do sprzedaży i ceny. I podaję przykład Helldivers 2, podaję przykład Palworld i podaję przykład Valheim, które jego zdaniem są grami, które dzisiaj konkurują z AAA-ami i są tańsze i są jakby bardziej atrakcyjne cenowo, rynkowo i doświadczeniowo dla graczy. Co z jednej strony wydaje się legitnym jakby argumentem, ale z drugiej strony to są wszystko gry nastawione na multi. To są wszystko tak, games as a service, utrzymywanie i mające społeczność i grane przynajmniej przez kilku graczy jakby w bandzie, co nie najlepiej. Więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony jakby jeżeli na przykład porównasz to do Suicide Squad, to tak, to Helldivers 2 ma zdrowsze podejście. I też podejrzewam, że gdyby Suicide Squad kosztował $40, to byłyby niższe wymagania graczy, być może mniejsze oburzenie na to, że ta gra nie jest taka dobra, jaka powinna być i tak dalej, co nie? Natomiast nie jest to odpowiedź na to, skąd mam mieć więcej The Last of Us, czy więcej tam, nie wiem, właśnie Dead Space'ów i Resident Evil, co nie? Ale on jeszcze w ogóle coś takiego mówi, bo on, to co powiedziałeś, w sensie, że on argumentuje tam za Helldivers, Valheimem i Palworldem, ale mówi, że Space Marine, że jednym z argumentów, dla których tam Space Marine 2 ma mieć jakby tą metkę $70, jest to, że nie chciałby, żeby ktoś stwierdził, że to jest gorsza gra tylko i wyłącznie dlatego, że kosztuje mniej, a daje Helldivers 2, który po prostu production value i to, jak ta gra wygląda, jak się w to gra, jest gigantyczne. To jakby to wygląda fenomenalnie przecież tam wszystko, nie? Natomiast też z Space Marine 2 sytuacja nie jest taka prosta, bo to jest gra produkowana chyba z Focus Entertainment, nie? I Focus Entertainment jest wydawcą. Teraz Focus zmieniło nazwę, ale nie pamiętam tej nowej nazwy. I to się stało dużo wcześniej niż Matthew Karcz odkupił tego Sabra, nie? Więc być może są pewne ustalenia, na które Saber po prostu nie ma już wpływu i nie może ich odkręcić. Słuchaj, stary, nazywa się Pull Up Entertainment teraz. Mega. Czyli, że lecę na katastrofę i mają takie w nazwie takie pull up, kurde. więc być może on autentycznie wierzy, że ta gra powinna być tańsza, albo łama taką filozofię, że powinna być tańsza, ale już się nie może tego robić. Nadal jest to zabawne i śmieszne. Jest też taka myśl, że na święta będą stracone, święta będą przegrane, na święta nie będzie gier wideo w ogóle. A chodzi o to, że... Nie, ani jednej. Chodzi o to, że projektów jest pokasowanych tyle i też jakby te problemy z produkowaniem gier AAA są tak duże,
że on się spodziewa, że pod koniec tego roku zaczniemy widzieć bardzo wyraźny spadek jakby ilości gier, jakby takiej oferty dla gracza, nie? Co doprowadzi do tego, że popyt będzie większy niż podaż. Jakby ludzie bardziej będą chcieli, ludzie będą mieli pieniądze, będą chcieli nowych gier, a ich nie będzie, bo problemy, nie? Co notabene wydaje mi się nie najgorszym zwiastunem dla, jakby to się wydarzyło, dla samej branży game devowej, no bo jeżeli ludzie chcą kupować gry, ich jest mniej, no to po prostu będą kupowali te gry, których jest mniej, będzie łatwiej się wbić, łatwiej znaleźć rynek i tak dalej. Zobaczymy, czy to będzie prawda. Czy jakby te przewidywania się spełnią? Takie, no. Jak ludzie zaczęli wróżyć, że tak powiem, z herbaty. I to już było ileś lat temu, to jakby ten temat teraz jest może bardziej aktywny, no ale jak już mieliśmy ten pierwszy skok cenowy tam na $60, to już ludzie wtedy zaczęli mówić, że to jest unsustainable, że jakby nie ma siły na to, żeby cały czas produkować i pompować, a co robiliśmy, robiliśmy dokładnie to, na co już dalej nie było siły. A no i rzeczywiście być może odpowiedzią na to jest krach po prostu tego typu produkcji, do której w pewnym momencie i tak, i tak wrócimy, bo to nie jest tak, że te hollywoodzkie wielkie brandy jakby odejdą. A nie byłoby źle mieć rok albo dwa lata z mniejszymi projektami, ale to też nie jest tak, jakby, że ci ludzie, którzy kupują te gry, to jest ich wciąż coraz więcej i że jakby wciąż mamy wzrosty, jeżeli chodzi o branżę, ale te wzrosty są w porównaniu do tych takich przedpandemicznych i pandemicznych, to są minimalne już w tym momencie przecież. Tomek ostatnio w takiej naszej prywatnej rozmowie, jak jeszcze tam Dominik był, cytował no, takie badania tego, jak bardzo długo teraz gra się w gry, jak dużo gier się kupuje, jakie gry się kupuje. I to wcale nie jest nawet powiedziane tak do końca według tych badań rynkowych, że jakby na przykład w tym roku wyszło 6 mega, mega dobrych gier, które by nie były AAA, to że one by, jakby że ci ludzie, którzy czekają na jakieś gry, na które czekają, kupią inne gry. Bo okazuje się, że ludzie są przywiązani do istniejących IP, które znają od 13 lat i w nie chcą grać, a nie, że się rozglądają za innymi doświadczeniami. Aczkolwiek być może jest to sposób, żeby w cudzysłowie zmusić takiego człowieka. Tak, bo te badania mówiły, że bardzo dużo sprzedaży i w ogóle bardzo dużo rynku no, dominują chyba 6 produkcji, tak? Tak. 6 wielkich produkcji, tam w stylu Fortnite'ów i innych takich. FIFA, Call of Duty, tak. A to, co nie jest zdominowane przez te 6 wielkich produkcji, jest zdominowane przez gry 6 lat lub starsze. Więc ludzie też bardzo często grają po prostu w już nieco bardziej leciwe produkcje. Tak, i ten rynek dla nowych, zwłaszcza wysokobudżetowych produkcji, które muszą mieć bardzo wysoką stopę zwrotu, jest wąski, jest ciężko się wbić na niego i tak dalej, nie? I tutaj notabene Matthew Karsz ma też swoje przemyślenie na temat tego, jak wygląda dzisiaj produkcja gier AAA i że ona jest po prostu, tak jak Iga mówi, niemożliwa do utrzymania w takim formie na dłuższą metę. I Matthew Karsz ma takie, znowu ma takie spostrzeżenia, które nie są kłamstwem, ale jak się czyta, to brzmi dosyć niezręcznie, co nie? Bo on mówi, że gry są dzisiaj za drogie, dlatego że są produkowane w najdroższych regionach świata, czyli że głównie w Stanach Zjednoczonych, Europie. Bardzo niezręcznie się toczy to, tak. I tak dalej. A oni, jako Saber Interactive, mają takie podejście, żeby produkować swoje gry w tańszych regionach świata. On tego nie mówi tak właśnie dosłownie. On tak mówi, kiedy myślicie o wielkich produkcjach, myślicie Kalifornia, ale musicie wziąć pod uwagę, i teraz to jest fajne, jak on przychodzi z jednego do drugiego, że w takich krajach jak, i tam między innymi w ogóle wymienia Polskę. Polska, tam Serbia, w sensie, i Brazylia. Tak, że tam ludzie też grają w gry i tak samo dobrze je tworzą. I tak jak fuck you. I co więcej, on później mówi, że naszym celem trochę jest jakby danie możliwości realizacji tych wizji i marzeń tych biedaków z trzeciego świata, co nie, że my do nich idziemy z gotówką, żeby oni mogli się w końcu zrealizować. Jakby, macie, zapłacimy wam, on co dokładnie mówi, że wyprodukowanie gry AAA w krajach z trzeciego świata, takich jak Polska, Serbia i Brazylia, to akurat nie jest dokładny cytat, to jest moja parafraza, kosztuje 5-6 razy taniej niż wyprodukowanie gry w Europie Zachodniej albo w Stanach Zjednoczonych, nie? Albo pewnie w Japonii też chyba są koszty, nie wiem. Więc rzeczywiście jest to tańsze,
Natomiast jest to prawda, jakby co nie. Technicznie wciąż tak, technicznie ale, wciąż jest to prawda. Ale tak jak ostatnio w tej pierwszej części wywiadu, dziwne było to, że on opowiadał, jakie to trudne było dla CEO, że musieli zwolnić 1000 ludzi i że ten CEO ma figurki, kurwa, postaci z gier i musimy się nad nim współczuć z tej okazji, co nie to było niezresztą. Tak tutaj też, tak się też, co nie, zwłaszcza, że to dotyczy nas, co nie, że takie... Znaczy wiesz, bo najgorsze jest to, że gdyby on tak wyszedł i on by tak... Jakby on naprawdę jakby powiedział to, co chce powiedzieć, to, co chce przekazać, tak? I on by przyszedł i powiedział, słuchajcie, dużo lepiej jest zainwestować gdzie indziej, jest taniej, praca jest tańsza, biura są tańsze i ludzie tam pracują i pewnie jeszcze pracują więcej i dać im tak naprawdę ułamek tego, co musimy zapłacić człowiekowi w Kalifornii, tak? Mhm. I oni wam zrobią taką samą grę, to jest zupełnie inny komunikat, bo on wtedy mówi tylko i wyłącznie jakby... Smutno, aczkolwiek prawda, tak? A to, że on to właśnie tak jakoś stara się ominąć, on taki śliski wychodzi w ogóle w całym tym wywiadzie przez to. Tak się to czyta jak takiego ziomeczka, co ci sprzeda na dzikim zachodzie ten taki olej z węża na wszystko. I ty tak trochę wiesz, że on tutaj nie mówi prawdy, ale być może, nie? Strasznie. I właśnie to jest jeszcze takie bardzo przezroczyste, że on jest takim trochę evil typem. Tak, ale z jednej strony totalnie. I jakby czytam to i czuję takie, co nie... Bo on mówi, że on mówi to wprost, że jakby daje szansę realizacji marzeń, których być może nie dałyby garnitury z Harvardu, tak jakby mówi, że są te garnitury z Harvardu, które nie widzą tego trzeciego świata, a on go dostrzega i tam idzie i daje to, tym biednym dzieciom te pieniądze, żeby one realizowały swoje marzenia w game devie, co nie? Nie, natomiast, dzieci są w kopalniach, on to daje deweloperom. Tak, kopalnie, masz rację, tak. No. Natomiast biorąc pod uwagę, jak bardzo zamknięte jest zazwyczaj dyskusja o grach, zwłaszcza AAA, jak mało się dowiadujemy o finansowaniu ich, o i tak dalej, to ja mimo wszystko doceniam, że on przynajmniej jest otwarty, nawet jeżeli mówi niezręczne rzeczy, co nie, nawet jeżeli to brzmi śmiesznie i to przynajmniej autentycznie to są dwie części dużego wywiadu, gdzie człowiek, który ma realny wpływ na to, jak ten rynek wygląda, zdaje się mówić szczerze o tym, na jakiej podstawie podejmuje decyzję, co się wydarzyło, co bierze pod uwagę i tak dalej, co nie, więc pod tym względem są dla mnie ciekawe oba te artykuły, te materiały Games Industry Biz, nie, bo to się rzadko zdarza, żeby człowiek na tak wysokim szczeblu CEO korporacji, która 3,5 tysiąca ludzi zatrudnia i który przed chwilą był jednym CEO Embracera, czyli największego inwestora jednego z największych inwestorów na rynku gier, mówił dosyć szczerze, dosyć otwarcie o tym, co myśli, co nie? Więc pod tym względem tego Matthew Kercha jakby cenię, co nie? Mógłby uważniej dobierać słowa, ale wciąż, nie? Mi się wydaje, że on by się mógł zdecydować na jeden ton. Po prostu on jest albo cool guyem, bo on się stara być właśnie taki surfer dude cool guy, albo jest takim wykalkulowanym biznesmenem. I jakby jedno z dwóch byłoby spoko, a on to miesza i to nie jest okej. Okay. Ja z tego wywiadu wyszłam z takim pomyślunkiem, że właśnie tak jak mówisz, technicznie to, co on mówi, to jest prawda, to nie jest fajnie podane, ale technicznie co on mówi, to jest prawda, tylko teraz jakby nie wiem, czy jest takie powiedzenie w języku polskim, ale jakby tam postaw swoją stopę tam, gdzie jest twój ryj, jakby pokaż, że tam, że za tym wszystkim, co ty mówisz, idzie jakiś cios, tak? I pokaż, że to, co ty powiedziałeś, to ty masz zamiar jakby cokolwiek z tym dalej zrobić, bo to okej, okay, kupiłeś, masz studia i ludzi w kilku krajach, gdzie nie musisz tak dużo płacić, robisz sobie tego Space Marine 2, większość gier, które wydałeś, to jest jakieś takie jakby w cudzysłowie 7 na 10, to jest bardzo duży taki double A segment jakby, spoko, tylko jakby idź dalej, miej sukcesy, niech się o tobie mówi i wtedy będziesz miał większy soapbox i wtedy mów, tak? Bo jak na razie to, że on ma teraz ten taki światło na niego, to jest tylko i wyłącznie dlatego, że Embracer miał to światło na siebie, bo robi tam takie, a nie inne rzeczy. On się od nich wykupił i tylko i wyłącznie dlatego on jest teraz jakby kimś, o kim się mówi, tak? Natomiast wiesz, to nie jest choroba tylko Matthew Kercha, nie? Tych CEO spółek informatycznych, gamingowych, którzy operują w świecie miliardów dolarów i decyzji właśnie, które tam zwalniają 2000 ludzi czy 1000 ludzi, a uważają, że są cool gośćmi, co nie? Jim Ryan jest taki sam, Phil Spencer jest taki sam. Nie, no oczywiście, że tak. Wszystkie kurde Elony Muski, słucham? Mają lepszy PR. Ten typ ewidentnie nie ma PR-owca. Jak on by miał PR-owca, to on by się żegnał stopami po prostu podczas tego wywiadu, nie? Że co ty gadasz tam typie? Tak, wszystkim Markom Zuckerbergom i tak dalej, wszystkim się wydaje, że oni są cool kościami, co nie? Że oni, tak naprawdę jak wystarczy, że my się tylko otworzymy przed mediami i pokażemy, jakimi jesteśmy naprawdę cool gościami, to ludzie nas polubią, pomimo, że zwalniamy tych ludzi i podejmujemy zimne biznesowe decyzje. No ja też mam trochę rację, bo ludzie kochają Phila Spencera, stary. Tak, tak. Jim Ryana przecież też, nie? To jest przedziwne, tak. No. To też jest przedziwne.
No więc tak, więc może masz rację. Może Jim Ryan i Phil Spencer mają lepszych PR-owców, którzy lepiej szkolą do takich wywiadów, co nie? niż Matthew Karcia, ale dzięki temu, że Matthew Karcia ma gorszych PR-owców, albo w ogóle nie ma PR-owców, przynajmniej mamy wgląd w jakąś w miarę uczciwą, wydawałoby się w miarę uczciwą i szczerą, wiesz, część znaczy, jego głowy. Ja się z tobą zgadzam. Procesus, ja się cieszę, nie? że taki wywiad wyszedł. Niestety chciałabym, żeby on powiedział może coś więcej, bo on tak trochę potwierdza to, co już, o czym i tak już się mówi. Teraz właśnie chcę zobaczyć jakieś akcje z jego strony, albo chcę, żeby on powiedział coś jeszcze bardziej takiego, wiesz, druzgocącego, albo takiego coś, co... Może on ma jakiś plan taki, który mógłby nam jakby powiedzieć, bo fakt, że on chce robić tak samo duże gry za mniejszą kasę, po prostu zatrudniając ludzi za mniej tak, pieniędzy, to mówi, nie jest chce, wielki on, plan. On wprost nie? mówi, że chce kontrolować z Electronic Arts i Take-Two. Tak. Za mniejsze pieniądze, nie? No właśnie, bo to on chce mieć jakby w założeniu, chce robić takie same lub lepsze gry, które już i tak robi, tak, to Saber, ale żeby to kosztowało mniej, bo to jest jego w ogóle cały think na to, że on wyleczy tą branżę, znajdując sposób, żeby gry nie kosztowały tak dużo, ale nie ulepszając proces, zmniejszając liczbę zatrudnionych ludzi, albo on tam nawet mówi, że być może wykorzystanie AI jest w stanie jakby zmniejszyć trochę ten koszt, albo nie wiem, zapewniając jakiś inny plan po prostu na development gry, tylko on jedyne tak naprawdę, co tak realnie wynika z tego, to jest, słuchajcie, jesteśmy w stanie mieć 3,5 tysiąca ludzi, ale te 3,5 tysiąca ludzi być może nie musi być w Stanach Zjednoczonych. To jest tak naprawdę jedyne, co on mówi, tak? Bo tam ta. Cała reszta, to nawet jak mówi, gry nie powinny kosztować $80, ale moja gra z pewnych powodów będzie kosztowała $80, ta. To jakby, typie, to jakby po co? Jakby tak, zgadzasz się z konsensusem wszystkich ludzi na rynku. Nikt nie chce płacić za grę $70 i żaden twórca gier nie chce zawyżać jakby ceny gry dlatego, żeby się sprzedała. Nie, nie jest to konsensus wszystkich ludzi na rynku. Jakby tej, kto chciałby sprzedać GTA za $100, a ostatnio jakiś koleś z Activision Blizzard powiedział, że powinno się w ogóle tipować jeszcze dodatkowo deweloperów, że powinieneś kupować grę za $70, a później mieć jeszcze na ekranie początkowym taką tabelkę, czy chcesz dać 10, 20 czy $15 tipu za nie dla deweloperów dodatkowego. Ale ja ci powiem tak, jak ja bym grała w grę i bym mogła na przykład stipować level designerów, ale w sensie tylko i wyłącznie team level designerski, nie? Na przykład z gry. Albo pisarzy, albo audio design, tak? Albo no, programiści mieliby najgorzej. Bo jakby jak gra działa, to nie typujesz programistów najczęściej, tak? Ale jakby dało się to bezpośrednio w tej... Ja bym z tego korzystała dużo częściej niż powinno to być zrobione. Bo to jest właśnie jeszcze... długi ogon do dewelopera, nie? Może jeżeli, tak, no. Bo jakby znaczy... ty masz wypłaconą premię i wypłatę jakby, tak? W założeniu, jeżeli takie rzeczy są, znaczy wypłatę, to mam nadzieję, że masz wypłaconą, ale jeżeli masz system premiowy, czyli na przykład procent do sprzedanej gry albo coś takiego idzie na deweloperów i skończyłeś, to jest koniec pieniędzy, które ty masz jakby podczas developmentu. Ale jakby potem, jeżeli zrobisz bardzo dobrą robotę, jeszcze gracz by miał możliwość zatipowania ci poza tymi bonusami, które już dostałeś. Bardzo cool. Tak, natomiast trochę sobie nie wyobrażam działania takiego systemu w grach AAA. Nie? Jakby ja sobie wyobrażam, że dopóki tam, nie wiem, studio ma 20-50 osób, to można mieć jakieś takie ludzkie podejście do całego tego zespołu. Nie? Jakby widzieć, że tam są ludzie właśnie, którzy autentycznie włożyli swój wysiłek i ale tracę trochę taką perspektywę w grach AAA, co nie? Jakby mam... I też mam takie wrażenie, że nie po to te korporacje zatrudniają tysiące osób i nie po to zarabiają miliardy, żebym ja jeszcze musiał tipować ich, nie? Trochę... Oczywiście, mam taki, że tak. Mam wymaganie od rynku, że jak już jesteś taką wielką korporacją, to płać uczciwie dużo pracowników. Znaczy ja ci powiem, jakby to się skończyło, bo to by się skończyło dokładnie z takim samym systemem tak. tipowania, jak w gastronomii, czyli jakby tak. kelner z założenia nie ma płacone, ty... Po twojej stronie jest fakt, żeby on mógł się utrzymać z tego, że jest kelnerem. I to nie. Bo to by się skończyło na tym, żebyś dostawał jakąś psią pensję i byś nie dostawał bonusów, bo zobaczymy, czy wykonasz na to dobrą robotę, żeby ci gracz zapłacił. Jakby to nie jest okej. Tak, i jeszcze tylko, żeby zakończyć temat Sabra i Matthew Karcia, to nie jest tak, że facet zupełnie jakby nie wie, o co chodzi, bo podaje tu przykłady swoich osiągnięć w AA produkcjach właśnie, które zostały wyprodukowane za mniejsze budżety, a odniosły niezwykłe sukcesy, to są World War Z, które kosztowało $12 milionów, czyli że śmieszne pieniądze, jak na nic, tam... właściwie nic tak. nie kosztowało. A zarobiło 15-krotność tego, czyli że minimum tam 170 milionów, nie? A do tego jeszcze mówi, że SnowRunner poradził sobie nawet lepiej, czyli że jeszcze większą jakby tą przebitkę musiał mieć, nie? Więc rzeczywiście
jest jakaś przestrzeń na takie gry i na taką sprzedaż gier, na takie produkcje. Natomiast tu jest zawsze pytanie, na ile mu się to udało, bo zrobił dobre produkcje i ma ogarnięte promocje, sprzedaż i tak dalej, a na ile po prostu miał szczęście, że się wstrzelił w dobrym momencie w rynek, co nie? I ludzie nagle stwierdzili, że potrzebują SnowRunnerów w życiu, co nie? Albo World War Z. Naprawdę też jest taka, że Saber, znaczy ten Saber w ogóle istniejący tam już od 20 kilku lat, wydał mega, mega dużo gier. Tak, tak. Tak naprawdę bardzo, bardzo dużo gier. I to nie tylko jakby swoich IP, też robili przecież te wszystkie rebooty, remake'i i tam whatnot jako po prostu podkontraktor. Więc na pewno coś im siadło. Jakby okej, tak powinny funkcjonować firmy. Robisz grę i gra, znaczy i firma funkcjonuje, tak? Iga, co jest grane u ciebie? Czy coś jest grane u ciebie, czy nie? Jest u mnie, dwie rzeczy są u mnie grane. To dajesz. Wyszło demo Stellar Blade na PlayStation 5. Jeżeli się zastanawiacie, Stellar Blade, słyszałem o tej grze, jakby kiedyś coś, co to było, to jest ta gra z tą babką, co mówi się głównie o tym, że jest ta pani ubrana prawie w nic, w sensie ona jest taki lycra latex ubrana, jest taka bardzo animu dziewczynka koreańska, gra Stellar Blade. A jak pamiętacie, to był taki moment, że ona była ogłoszona i ja się nawet podjarałam tym, że chciałabym w to pograć, bo to wygląda fajnie. No to wyszło to demo i ja wtedy mówiłam, wydaje mi się, że mówiłam to też na antenie, bo tak myślałam, że to będzie taki trochę Bayonetta, Nier Automata, taki trochę juggler, jeżeli chodzi o combat, taki trochę Devil May Cry może, że tam się będzie chodziło i napieprzało i będzie fajnie. A trochę tak jest, to jest trochę Nier Automata, ale ona jest bardziej jak Sekiro. Z jakiegoś powodu to jest bardzo hitboxowo-zręcznościowa gra w takim trochę level designie. Jak, jeżeli Nier Automata miał jakikolwiek level design, to jest taki level design, bo tam było bardzo dużo takich otwartych po prostu przestrzeni z niszem. To tutaj tak trochę nie jest, ale to są takie ogólnie dwa vibe, które ja mam od tej gry. Więc jakby jest takie anime science fiction, gdzie to demo ma tam godzinkę, można je ściągnąć oczywiście za darmo, jak się ma tam PlayStation 5, sobie można w to pograć. Więc są wielkie statki kosmiczne, są oczywiście takie panie, są też dziewczynki. Takie, czy jest filozoficzna ta gra, czy stara się uderzać w takie filozoficzne tony? Jak wiesz co, wydaje mi się, że tak może być, bo ma takich trochę rzeczy. Nie, najprawdopodobniej nie będzie to Nier Automata, tak w ogóle i wcale, w sensie nie uda im się osiągnąć tego samego, co robiła Nier Automata. Ewidentnie jest jakby soundtrack jest stylizowany, w sensie na pewno wyciągnęli jakby takie lekcje, że chcieliby, żeby to było podobne. Ta walka jest właśnie, mówię, taka bardziej soulsowa. Jest nawet miejscami taka trochę trudna. Ona niestety bardzo. Ona też bardzo mocno polega na parowaniu. Ja nie jestem wielką fanką parowania i blokowania w grze, więc jakby. Dobrze, że to demo wyszło, bo ja się realnie do końca zastanawiam, czy ja chcę w nią grać. Aczkolwiek jest dużo ciekawsza niż myślałam, bo jakby biorąc pod uwagę fakt, że ja myślałam, że to będzie taka giereszka, że się chodzi tam od arenki do arenki i napieprza ludziki, które będą. Za każdym razem, jakie. Uderzysz, to one podskakują, więc możesz jeszcze trochę bić w powietrzu i tam cokolwiek, a to są bardzo często taki jeden na jeden kombat, który musisz dobrze wytajmować, zastanowić się, co zrobisz, masz określoną liczbę, no tam w cudzysłowie estusów, tak, czyli tam jesteś w stanie się leczyć tylko kilka razy, masz te takie jakby w cudzysłowie znowu ogniska, takie miejsca, gdzie jak wrzucasz monetkę, to aktywujesz stację, bo jakby to, co ty tam robisz, to wcześniej były tam oddziały tego twojej organizacji, do której ty należysz jakby i starasz się jakby iść przed siebie, wykonywać misje i na twojej drodze są właśnie takie nieaktywne stacje, które ty aktywujesz i jesteś w stanie tam się wtedy leczyć, wykupować upgrade'y, no dosłownie ogniska z Soulsów tak naprawdę. I jakby głównym powodem, dla którego ludzie mówili o tej grze, nie jest jej gameplay, bo mam też w ogóle wrażenie, że ten marketing właśnie tak trochę nie za bardzo pokazał, że to będzie taki Sekiro. Oczywiście jest ta pani. Ta pani jest bardzo znacząca w tej grze. Jakby istnieje powód, dla którego postanowili ją tak ubrać, jak nie inaczej. Jest mega dużo takich kadrowania na tyłek, na biust, na tam whatever. To jest trochę. To jest takie trochę. Bo oni się. To nie jest takie anime, like, że ty wiesz i tam leci krew z nosa. Tylko to jest takie dramatyczne. I to jest po prostu takie już.
no, słabawe miejscami, takie, że po prostu siedzisz i nie jesteś jak oh man, znaczy jeżeli jesteś jak oh man, ale ona jest sexy, to jakby okej, okay, I guess, ale po prostu ja zwykle miałam tak, że już przewracasz oczami, jakby dobra, jakby niech taka scenka idzie dalej, tak, jakby to nie jest na tyle ciekawe. A postaci poboczne są tam przedstawione takie jakby dwie, one są dosyć nudne, więc nie wiem właśnie, czy mogę powiedzieć, że okej, okay, no 9S w tym, w Nier Automata to też nie była super ciekawa postać, ale chyba była kurde ciekawsza. No i ona ma, ta bohaterka ma właśnie taki, bo oczywiście, że główna bohaterka nazywa się Eve, tak? No bo nazywa się Eve, a taki ziomeczek, który ci pomaga i on z tobą rozmawia przez takiego robocika, takiego drona, którego ci daje, to jest Adam. Because... Jak inaczej by mogło być, bo to jest mniej więcej na takim poziomie. Natomiast mówię, gra się w miarę fajnie. Jedyny problem, jaki ja osobiście mam z tą grą, jest fakt, że ona każe mi się nauczyć dobrego parry i blokowania. Ja tego do końca nie lubię, ale jak sobie ogrywałam to demko, to jak już się nauczysz tak mniej więcej to robić, to jest fun, w sensie, żeby... To są takie challenging bitwy. Musisz się zobaczyć, gdzie wejść jakby to tam przeciwnikowi, tak? gdzie on przestaje robić pewne rzeczy, jest dobrze zrobiony stagger. Ta walka jest zrobiona dużo głębiej niż ja myślałam, że ona będzie, więc to jest dla mnie pozytywne zaskoczenie. Natomiast wolałabym być może albo bardziej Soulsy niż Sekiro / Bloodborne i wtedy w tą stronę, ale no mają na siebie pomysł, więc jakby... Ciągle mam ją na radarze, jestem trochę sceptyczna do niej osobiście, aczkolwiek uważam, że to jest dużo lepsza gra niż mogłaby być. Ale też z drugiej strony, jak już macie taką babkę, to niech to już będzie Bajoneta. Już idźcie w to po prostu full force, tak? Już zróbcie te zbliżenia na dupę, na cycki non-stop, ale to jest po prostu przezabawne, ironiczne i śmieszne i takie już kampowe, tak? To wszystko, co się dzieje tam w Bajonecie. A tutaj nie. Więc drugie, co jest grane. A drugie, co jest grane, to wyszła taka gra... Ta gra jest w tym momencie w... Nie, chciałam powiedzieć, że w Early Accessie i skłamać, bo nie jest. A jest gra, która się nazywa Let's School. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Chodźmy szkoła. Bo coś takiego jakby, nie? I to jest taki... To jest zrobione przez Patea Games i wydane też przez nich. Na Steamie ma już ponad 4000 recenzji. I to jest... Ja bardzo lubię takie gry typu Steam Hospital, takie zarządzanie jakby placówką. I to jest coś takiego, jak wyszedł Two Point Campus, bo wyszedł Two Point Hospital jako ten Team Hospital nowy i tam się zarzucało kapusem. Tutaj masz szkołę, to jest z tego, co widzę po tym, jakie oni mają kurikulum, to jest chyba szkoła podstawowa, którą ty zarządzasz, ale to jest szkoła w typie japońskim. W sensie nie projektujesz osobnych kursów i klas, tylko zatrudniasz, wsadzasz dzieciaki do klas, robisz im tak centralnie plan lekcji i wszystko, zatrudniasz nauczycieli, dbasz o to, żeby te dzieciaki tam jakby zdawały egzaminy, to jest bardzo realnie ważne. Jesteś w stanie do każdego dzieciaka podejść indywidualnie, na zasadzie, że kliknąć sobie w dzieciaka, zobaczyć, z czym ma problem, zapewnić mu jakby odpowiednie środowisko, żeby nie miał już tych problemów, zarówno tam jakichś edukacyjnych, jak i wychowawczych. I jakby patrzeć na jego rozwój, czy on zda ostateczny egzamin, jakby, tak? Bo oni... To jest takie trochę kuriozalne, ale jakby cały rok szkolny jest podzielony na 3 miesiące. W sensie cała twoja edukacja w tej szkole. 3 miesiące? Wow. Nawet nie, czekaj, 3 tygodnie właściwie. Bo masz 1 tydzień od poniedziałku do piątku, tam masz... Czyli bardzo dobrą szkołę zrobił, tak. Bo 3 tygodnie wystarczyły. Masz takie, no mówię, od poniedziałku do piątku masz plan lekcji jakby. I oni tam mają chyba 5 lekcji codziennie, tak mi się wydaje. Plus jakiś dodatkowy wykład rano i potem mają jakieś takie zajęcia pozalekcyjne, jako że to jest na modu japońsku, takie kluby tam jeszcze tworzysz i tam wszystko. Jest w ogóle, są konkursy w te kluby. Stary, możesz zrobić taki klub muzyczny na przykład i potem wysyłać ich na konkurs, czy wygrają z innymi szkołami. Więc to jest takie, jest dużo takich głębokich mechanik w ogóle w tej grze. No i w każdym razie masz 3 tygodnie, każdy tydzień to jest 1 rok i oni jakby 3 lata spędzają w tej szkole i potem no, graduate'ują, jakby zdają tą szkołę. Kończą ją, tak? I idą na uniwerek, więc w sumie to zaczynasz od jakiegoś dodawania i odejmowania, a kończysz z nimi po 3 tygodniach i oni już są gotowi, żeby iść w świat jakby. Nie wiem, stary. Na medycynę już, żeby tak, kryć ludzi. Bardzo dziwne. Zwykle chcą iść ci moi ziomeczkowie albo na jakiś marketing, albo na jakieś takie akademie, uniwersytety, jakieś takie ten, bo też patrzysz, oni mają aspiracje różnego rodzaju. No i teraz tak, te dzieci nie biorą się znikąd. Bo te dzieci... Raczej. Tak, ale nie. I ja teraz będzie nas słyszała, skąd się biorą dzieci. Nie, słuchajcie. Się biorą dzieci w szkole.
Bo w ogóle zaczęło się od tego, że ty dostajesz taką, no bo to jest taki system od zera do bohatera, więc dostajesz taką drewnianą, upadłą szkołę z dziurami tam, kurde, praktycznie tam w ścianach i ty idziesz do miasta, gdzie dzieci nie są w szkole z jakiegoś powodu i ty do nich mówisz, ej, zrobiłem szkołę, a oni mówią, dosłownie do ciebie mówią, nasi rodzice zawsze mówią, że jesteśmy za głupi, żeby iść do szkoły. I tak, okej? Okay? To chodźcie do mnie do szkoły. Więc ty bierzesz realnie jakieś dzieciaki z ulicy i one się u ciebie zaczynają uczyć. I w trakcie, jak one się u ciebie uczą, to ty zakładasz takie miejsce, gdzie studenci mogą, znaczy teoretycznie uczniowie, których przyjmiesz do tej szkoły, mogą takie aplikacje przedkładać. No i to jest najpierw w jednej dzielnicy. Odkrywasz, centralnie wysyłasz eskapady ze swojej klasy, jakby muszą iść gdzieś w świat i oni centralnie wychodzą ze szkoły i idą przed siebie na wielkiej mapie świata. Czasami idą dłużej niż rok szkolny w ogóle trwa, pomimo tego cały czas są na tych zajęciach niby, więc nie wiem jak to się dzieje. I oni idą i oni odkrywają inne jakby regiony, skąd docelowo będziesz mógł również brać aplikacje od innych uczniów, ale oni będą z innego jakby tła społecznego, czyli na przykład będą bardzo biedni, ale będą się dobrze uczyć, albo będą bardzo bogaci, ale będą bardzo leniwi w związku z tym, więc nie będą się tak chcieli uczyć wszystkich rzeczy. I ty z tych dzieciaków musisz zrobić klasę jedną, czyli najlepiej to jest je dobierać już tak kierunkowo, czyli jeżeli jakiemuś dzieciakowi zależy bardzo mocno, żeby studiować tam, nie wiem, jakieś takie przedmioty ścisłe, no to łączysz go z innymi dzieciakami, które mają jakby tę samą aspirację, no bo będzie ci dużo prościej stworzyć plan lekcji. Ale w tym planie lekcji dysponujesz też nauczycielami, jakby jeden nauczyciel nie może być w dwóch klasach naraz, więc zaczynasz jakby szkolić i zatrudniać nauczycieli w taki sposób, żeby mogli jakby te dzieciaki ogarnąć. No i teraz masz na przykład taką grupę dzieciaków, które są szalenie uzdolnione, ale mają gigantyczne problemy wychowawcze. Ja miałam wczoraj sytuację, ja w ogóle wczoraj grałam 14 godzin. 14 godzin siedziałam i w to grałam. Z moim Tomkiem siedzieliśmy, zarządzaliśmy szkołą. O 3 nad ranem stwierdziliśmy, że chyba musimy iść spać, bo już 4 klasy tam nam kończyły tam szkołę i byliśmy z nich bardzo dumni, i też te dzieciaczki tak szybko w ogóle rosną i tam wszystko. I teraz mieliśmy wczoraj nauczyciela, który był tak zestresowany, bo te dzieciaki po prostu były tak niedobre tam i siedziały. One w ogóle kontrabandę przynoszą do szkoły, jakieś papierosy, nunchaka przynoszą. Bo wiesz, wow. jak to się robiło tam w podstawówce, nie? I przychodzi baba co piątek i ty sprzedajesz tą kontrabandę, stary. Wow, ona mówi, że ona niesie nunchaka? Rodzicom. Tak, ona mówi, że ona to niesie ich rodzicom, ale ja w to nie wierzę. Jakby ona nie ma żadnych dowodów. I co więcej, od niej możesz kupować rzeczy związane z dyscypliną. I tam na przykład taką opaskę możesz dać dzieciakowi, że on jest tam teraz jakimś strażnikiem dobrego zachowania. I jak on zobaczy, że na korytarzu ktoś coś odpiernicza, bo jest to jakby mógł zostać takim irańskim strażnikiem rewolucji, ty, islamski. Tak, też możesz kupić. Nie możesz. Ale że na przykład, nie wiem, dzieciak będzie zachęcał innych dzieciaków do tego, żeby utrzymywały szkoły w większej czystości, bo on tam sam. To mówię, to szkoła w takim totalnym stroju polskim. On sam sprzątają klasy, jakby podlewają kwiaty i wszystko, tak? I jakby... I ona ma w jednym z tych przedmiotów, które mają ulepszyć dyscyplinę, jest pas ojca. I masz taki pasek od spodni. I możesz to pokazać dzieciakom i one subtelnie, wtedy tak. mają taki status, że się boją, ale mają dużo wyższą dyscyplinę. Stary, uratowało to życie tamtemu nauczycielowi. Bo on już chodził i wiesz co on robił? On wchodził do kibla, zamykał to i krzyczał. Kabinę. Dosłownie tak, zamykał kabinę i krzyczał, ma taką animację, był tak zestresowany tymi dzieciakami, a jak masz, i to jest w ogóle takie fajne, bo ona właśnie ma dużo takich rzeczy, mówię, takich trochę, których nie widziałam w innych tego typu jakby zarządzaniu grami, szczególnie, że właśnie dużo musisz wziąć pod uwagę tego, że to są pojedyncze dzieciaki, a nie, że to jest jakaś grupa, którą ty przez ten swój system edukacyjny przepychasz jakby, tak? I on centralnie był na tyle zestresowany zajęciami w tej swojej klasie, że musiałam go nie dość stamtąd usunąć i dostał ktoś inny tą klasę, po prostu, że on wychodził podczas zajęć, bo musiał rozchodzić to po prostu, więc on chodzi po szkole, jest taki bardzo smutny, załamany, albo idzie sobie usiąść na kanapie, przez co te dzieciaki nie były uczone, bo nie było nauczyciela w klasie, tak? I naprawdę tam niektóre dzieciaki mają na przykład złamane serce i musisz dla nich zrobić takiego psychologa dziecięcego, żeby mogły tam chodzić, ale też z czasem te dzieciaki są coraz mądrzejsze i potrzebują trochę więcej jakby takich edukacyjnych miejsc, bo masz coraz lepiej wykształconą kadrę, co jest takie w ogóle trochę śmieszne, bo oni się szkolą jakby pasywnie, więc na przykład masz ziomeczka, który nie umie wykładać algebry, ale w połowie dnia się nauczy i stoi przy tablicy i jest tak, wszystko to, co mówiłem wcześniej, zupełne bzdury, zapomnijcie o tym. Ściera tablicę. Nagle taki olśnienie, pung! Tak. Piękny umysł mu się włącza. Pung.
że on nagle się nauczył, wiesz, tam trygonometrii na przykład, nie? I teraz może się to wykładać, a wcześniej nie mógł. Wcześniej po prostu stał, bo on będzie na tych zajęciach, ale jakby nie wykłada, dzieciaki się nie uczą, aczkolwiek on tam stoi i coś gada do tych dzieciaków, w sensie widzisz, że ma tam animowane, nawet takie chmurki ma czasami tam jakby nad sobą, nie? Że coś tam gadają. Do tego stopnia, że jak ja zbudowałam kible, bo tam jest taki wychodek na samym początku, że jak zbudowałam kible w szkole, to wszystkie dzieciaki gadały o tym, jak super jest, że mają kible w szkole. To nie były takie rozmowy na ten temat, nie? No i gra jest mega... mega głęboka, w sensie, jeżeli chodzi o to, jak bardzo, na jak wiele rzeczy musisz zwrócić uwagę, no bo jak masz taki takie zarządzanie ekonomiczne plus builder, to jak sobie zdajesz sprawę, bo pewnie w niejedną taką grę grałeś tam historycznie, to jest tak, że możesz troszeczkę na przykład wyskoczyć z jedną rzeczą do przodu, ale najprawdopodobniej wszystkie inne rzeczy ci zaczną siadać po kolei, będziesz musiał w to zainwestować, więc jakby ważny jest taki bardzo zbalansowany rozwój tej placówki. Ona ma takich trochę problemów, dlatego właśnie chciałam powiedzieć, że być może to jest jeszcze Early Access, że oni tam być może coś zmieniają, ale też ona wyszła z tego, co widzę, w zeszłym roku, nie wiem dlaczego, nie wcześniej, tam jakoś super nie słyszałam. Dostałam ją 4 tygodnie temu i tak sobie tam, czy tam 3, i tak sobie wisiała, aż w końcu wczoraj zagrałam. Jest kilka takich mechanizmów, w które może dosyć dużo zainwestować, a mam wrażenie, że one systemowo dają bardzo mało w stosunku do tego, co ty jesteś w stanie w nie wsadzić, albo nie dają praktycznie nic. To jest głównie żarcie dla tych dzieciaków, w sensie jest taki poziom, do którego musisz dojść i potem możesz dokładać różnego rodzaju potrawy i tam ten, ale jakby to jest bardzo, bardzo dużo kosztów, pieniędzy, wysiłku, planowania i wszystko, a mam wrażenie, że to nic nie daje, jakby na koniec dnia. Jest kilka właśnie takich innych rzeczy, co ja tak nie do końca rozumiem, co ja mam z tym zrobić, w sensie, że mam to na przykład wymaksowane i nic, nie, jakby, że tak zostajesz z czymś. W założeniu wszystko, co robisz, powinno wpływać dobrze na to, co robisz, tak? A tak mam wrażenie, że tutaj trochę tego brakuje, ale taki podstawowy loop, że ty przyjmujesz te dzieciaki, oczywiście co roku starasz się mieć jedną klasę więcej, żeby więcej dzieciaków kończyło tą szkołę, zatrudniasz dzieciaki z innych dzielnic, wysyłasz je tam, to jest taki niekończący się Skinner box, bo zawsze masz coś więcej do zrobienia i zawsze to minimum więcej przyniesie ci minimum więcej, jakby troszeczkę więcej dolarów, troszeczkę lepsze wyniki i tam wszystko inne, nie? I jest szalenie, ma taką słodką oprawę graficzną, to jak się można domyśleć, taką ładną ambient muzyczkę na pianinku i wszystko. To, co mnie tylko wnerwia, to jest fakt, że jak pada deszcz, to wszyscy są niezadowoleni z mojej szkoły, bo są mokrzy. I jakby co ja mogę z tym zrobić? Może im geografię tam założę i tam powiem, ej, słuchajcie, jak pada deszcz, to nie jest wina waszego dyrektora. A, i tam w ogóle te dzieciaki też mają tak super. Powiedz mi, Tomek, ile razy w swojej edukacji, jak podobała ci się dziewczyna, to poszedłeś do dyrektora, żeby on ci z tym pomógł? Wow, ani razu. No właśnie, prawda? A ja tam, wiesz, na przykład złap mi 5 motylków, bo ona lubi motylki i jak je nie złapiesz, no jeszcze z ryjem do ciebie przychodzi. Wow, jeszcze ty musisz w ogóle tak, zarządzać tym związkiem, tak? Tak, tak. Jakby to się zdarza rzadko. Najczęściej to są jakieś tam rzeczy typu bardzo lubię grać w koszykówkę, drogi dyrektorze, czy założysz nam klub koszykarski, tak? I jakby spoko. Z czymś takim dzieciaki przychodzą jakby do dyrektora, nie? Ale jak ja już mam tam wpływać na ich crushe, to Jesus Christ w ogóle, jak ja mam dobry kontakt z tymi dzieciakami, które mam w tej szkole, nie? A i jeszcze, to jest w ogóle też, to jest super feature, nie mam żadnego pojęcia, po co on jest, ale on jest super. Jak klasa kończy szkołę, w sensie jest po zdaniu egzaminu po trzecim tygodniu jakby edukacji, tak? To robisz z nimi zdjęcie. Tak jak się robi takie zdjęcia. I oni siedzą tam, ten, i ty stoisz przed nimi jako ten. I z jakiegoś powodu tam możesz kliknąć, w jakiej chcesz być pozie, ale tam jest breakdance. I możesz sobie zrobić też, jaką masz minę, jaką chcesz mieć minę na tym zdjęciu. I jest taka mina, ona się nazywa shy, no, że jesteś nieśmiały i masz takie wypieki. I możesz zrobić ten breakdance i on wtedy tak tańczy i masz te wypieki. To wygląda, jakbyś na tym zdjęciu był taki pijany od przedwczoraj w tej szkole, kurde, z tymi dzieciakami. Więc jo. Bardzo, bardzo polecam Let's School. To jest taki, jeżeli się lubi tego typu gry, albo nawet jeżeli się nie lubi tego typu gier, ale chce się to zobaczyć, to ona jest na tyle inna od tych wszystkich innych jakby gier tego typu, ale na tyle podobna, że bardzo łatwo jest zacząć w nią grać i zobaczyć te różnice jakby. Przez co jest mega. I w ogóle te szkoły można robić takie i w stylu amerykańskim, potem można sobie taką zrobić i w stylu japońskim. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to jest fakt, te dzieciaki nie zmieniają klasy. Jak już dostaną w sensie pomieszczeń, jak już dostaną pomieszczenie, to jest ich klasa i oni tam będą do trzeciego tygodnia siedzieć i się uczyć, chyba że ich przepiszemy do innej. Ale to jest właśnie taki styl japoński. Dostają
jakby jedną klasę i to jest ich klasa. One o tą klasę dbają, one tam siedzą i to jest coś, o czym na samym początku czego nie rozumiałam, bo zawsze jest tak, że gdzieś, najczęściej w tego typu grach oni wstają, idą gdzieś indziej, coś tam robią, a tutaj nie, 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 wszystko się dzieje jakby dla jednej grupy dzieciaków, wszystko się dzieje w jednym pokoju. Dziękuję. Dobra, bardzo tak, to tyle. Jesteśmy zmęczeni, bo gadanie we dwójkę jest trudniejsze niż gadanie we trójkę. Więc Dominik kończymy nie opowie na dzisiaj. O Falloutie. Jeżeli brakuje wam Dominika, to opowie o Falloutie. To nie jest prawda. Właśnie miałem to powiedzieć. Dominik wam opowie jeszcze o Falloutie. Dogadaliśmy się tutaj na kanałach, jak Iga mówiła z Dominikiem, że Dominik nagra po prostu swój własny materiał o Falloutie, żeby był w tym odcinku. I opowiem wam o Falloutie. Tak jak mówimy, to jest świeżynka, więc go dokleimy na samym końcu, to się nawet chyba dobrze składa. Jeżeli nie chcecie, to nie słuchajcie. Pewnie nam 10-15 minut będzie. Już po Patronite, bo teraz dziękujemy za Patronite'a. Jesteście wspaniali, że nam podeszliście do Patronite'a. I w ogóle super jest ten Patronite i nam bardzo pomaga życiowo i bardzo nam pomaga realizować ten projekt. I wiecie, you know the drill, co nie? Jakby Patronite 10/10, dziękujemy wszystkim. Szczególnie dziękujemy ludziom, którzy się na najwyższym poziomie zrzucają, czyli Mafinek, Adam, Tomek, Jarosław, Bartek i Pindrze. Dzięki, jesteście wielcy, jesteście zajebiści. Natomiast jeżeli nie możecie się dorzucać, albo nie wierzycie w dorzucanie się, albo coś tam, to też spoko, jakby żyjemy w pokoju i tak dalej, co nie? A teraz, tak, teraz zapraszamy Dominika, żeby wam powiedział o Falloutie, a my tymczasem cześć. See ya. Okej, okay, teraz ja sam, co będzie trochę dziwne, ale nie udało mi się nagrać z Tomkiem i Igą, bo miałem jakiś super problem z internetem, które ciągle się do końca nie rozwiązały. Jest niedziela, wieczór, czekam na nowy modem. Nowy router od Playa/UPC, które to... Ja mam wrażenie, że to od kiedy UPC się w Playa zmieniło, ale może to przypadek zupełny. Jutro dostanę ten nowy router i wszystko będzie wspaniale, ale trochę w to nie wierzę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to o to chodzi, bo fajnie jest mieć internet, szczególnie jak się nagrywa podcasty przez internet. Jest to przydatne i użyteczne. Ale dość o tym, o Falloutie. Obejrzałem, całość obejrzałem w sobotę. Włączyłem jakoś wczesnym wieczorem i skończyłem po północy. 8 godzin spędziłem, choć nie planowałem do końca tak naprawdę. Myślałem, że obejrzę ze 2-3 odcinki w sobotę wieczorem i później jakiś w niedzielę rano jeden i tak będę miał z pół albo ponad pół serialu i się wypowiem na tej podstawie. I na początku, jak oglądałem te dwa pierwsze odcinki szczególnie, to miałem takie wrażenie, że się na nich zatrzymam. Zanim o tym jeszcze... Dla porządku, serial jest Amazona, dostępny na Amazonie, stworzony przez Grahama Wagnera i Genevę Robertson-Dworet i jest w tym jego produkcję zaangażowana również Bethesda, która z ramienia choćby Todda Howarda występuje w produkcji. Todd Howard jest producentem wykonawczym. Są to również zaangażowani Jonathan Nolan i Lisa Joy. Jonathan Nolan reżyseruje parę odcinków. Więc są to ludzie chociażby znani, jeżeli chodzi o ten skład produkcyjny z Westworld wcześniej. I to też swoją drogą ma pewne konsekwencje, o których zaraz powiem, ale może żeby jakoś tam jakiś tam porządek utrzymywać. Więc skończę ten wątek, który rozpocząłem przed chwilą, że obejrzałem te dwa pierwsze odcinki i dwa pierwsze odcinki pozostawiły mnie... Nie chcę powiedzieć, że obojętnym, podobało mi się szczególnie, jak ten serial wygląda, bo zarówno jeżeli chodzi o design świata, choć oczywiście też trzeba mieć na względzie, no ale to jest chyba oczywiste w dzisiejszych czasach, że to jest Fallout Bethesdy, nie Fallout Black Isle. Więc jeżeli oczekujecie, że to będzie wyglądało jak gry z lat 90., to nie, to wygląda jak Fallout 4 głównie chyba. I 76, ale wracając, no więc tak, ten wygląd jest bardzo trafiony jest ton. Ton jest, to jest bardzo subtelne, zaskakująco subtelne, szczerze mówiąc, jak na współczesny, wysokobudżetowy serial, bo zarówno ton dramatyczny jest dosyć nietypowy, znaczy nie ucieka się ten serial do takich, raczej do takich tradycyjnych, sztampowych zagrań postapokaliptycznych, co moim zdaniem było wielką wadą The Last of Us, które strasznie traciło świeżość przez to i wydawało się strasznie wtórne. Przez tą taką swoją... Wiecie, to, że Last of Us samo w sobie jest jakąś tam trawestacją
motywów postapokaliptycznych, więc jeszcze przemilone to wtórnie, to jest takie wyżygane, zjedzone i wyżygane i zjedzone jeszcze raz trochę, to Last of Us, to w Falloutie tego nie ma i to jest bardzo spoko. Jest parę takich momentów w tym sezonie, szczególnie jeden odcinek, nie chcę go spoilować, w ogóle będę starał się mówić jak najmniej ze spoilerami, tylko bardzo ogólnikowo. Ale jest jeden odcinek, w którym myślałem, że coś się wydarzy i byłem trochę zły na to, że to się wydarzy, po czym to się nie dzieje i bardzo mnie to ucieszyło. tak powiem ogólnikowo. Więc tak, ten ton i też, to co powiem, ta część dramatyczna, ale też humor jest bardzo ważną częścią Fallouta i ten humor też tu jest i ten humor też jest bardzo sprawnie wpleciony w ten serial. To znaczy przede wszystkim to nie jest na szczęście marvelowski humor oparty na one-linerach i żartach. Ten humor jest dosyć subtelny, on jest głównie sytuacyjny i wynika z rzeczy, które się dzieją i z rzeczy, które leżą u podstaw konstrukcji tego świata bardziej niż z dowcipków i rzucanych jakichś tam błyskotliwości czy uszczypliwości. To jest też bardzo okej. Okay. Takie no świeże i inne i widać, że ktoś pomyślał nad tym i jakby przyłożył wagę do tego, bo to też jest ważna część Fallouta. Te gry zawsze były śmieszne, ale w taki właśnie często nieoczywisty sposób. Więc to jest, to też jak najbardziej koresponduje z tym, czym są gry i jaki klimat mają i w jaki sposób się wyrażają, że tak powiem. Więc to mi się super podobało. Natomiast mówię, te dwa pierwsze odcinki, tam się dosyć mało dzieje. Dosyć dużo ten czas, ten serial, on oczywiście znowu zaczyna się od Volta. I on oczywiście znowu zaczyna się od pokazania życia w Volcie, po czym dzieje się coś dramatycznego. Tym czymś dramatycznym jest, to jest pierwszy odcinek i to początek pierwszego odcinka, jest, że głównej bohaterce, ojciec głównej bohaterki zostaje porwany z Volta, więc w ogóle jest to jeszcze w dodatku, Iga by się śmiała, bo to jest kurna trik narracyjny z, po prostu prosto od Bethesdy. I bohaterka musi wyruszyć na poszukiwania swojego ojca. I nie wiem, chyba New Vegas tylko się nie zaczynało w Volcie, co bardzo, bardzo cenię. Nie wiem, czy musimy każdego Fallouta zaczynać w ten sam sposób, ile razy ten sam sposób, ile razy już widzieliśmy tych ludzi opuszczających te krypty. Dosyć, starczy. Ja rozumiem, że to jest nowa marka w telewizji, ale miałem takie, no spoko, okej, się to ogląda, jest to bardzo dobrze zrealizowane i bohaterowie są super i jakby interesuje mnie to, co się dzieje z nimi, powiedzmy, jako ludźmi, ale widziałem to już w grach tyle razy, że no, czy naprawdę muszę, to najwyraźniej muszę no, oglądać jeszcze raz, ale jak już się rozpędzi ten serial i w kolejnych odcinkach tam się zaczynają dziać trochę inne rzeczy, ta intryga się trochę zagęszcza, to on się robi dużo ciekawszy. On się robi dużo ciekawszy i on ma w ogóle moim zdaniem najlepszy środek. Te takie właśnie odcinki, powiedzmy od trzeciego, czwartego do... On ma 8 odcinków i takie od trzeciego, czwartego do szóstego, powiedzmy siódmego jeszcze może są bardzo okej. Okay. Niestety, tak jak powiedziałem, jest to serial Jonathana Nolana i przez to jest to serial, podobnie jak Westworld pierwszy sezon, ten sezon Fallouta jest zbudowany na takim mystery boxie abramsowskim trochę. I to jest okej w miarę, choć szczerze mówiąc jestem już zmęczony taką strukturą prowadzenia fabuły, bo to jest oczywiście... Praktycznie w pierwszym odcinku mamy sugerowane, że jest jakaś tajemnica związana, wiadomo, z każdym Voltem była związana jakaś tajemnica, jakiś eksperyment, który tam był prowadzony. Ale oprócz tego, że nie wiemy, jaki eksperyment był prowadzony w Volcie głównej bohaterki, to nie wiemy też, jest pewien MacGuffin, pewien gadżet, którego wszyscy szukają w tym świecie, zarówno główna bohaterka Lucy, jak i dwóch pozostałych bohaterów, Ghoul, który jest Ghoulem, i Maximus, który jest członkiem Bractwa Stali. I oni wszyscy trzej szukają pewnego człowieka, który ma w swoim posiadaniu pewien artefakt, po prostu wprost nawet to nazywają artefaktem, którego rola też do ostatniego odcinka nie jest wyjaśniona. Więc śledzimy akcję, śledzimy losy tych bohaterów, te ich poszukiwania tego artefaktu, które
One w ogóle, ten serial jest w ogóle najlepszy, kiedy oni wchodzą na takie sidequesty i tam robią jakieś rzeczy. Nie związane wprost z tym artefaktem, bo wiemy przynajmniej, jaka jest ich stawka. A w momencie, kiedy szukają tego artefaktu, trochę trudno się tym super ekscytować, jak my nie wiemy, co to jest i po co to jest. I tylko tak serial, wiecie, nas nęci i wodzi trochę i tam macha przed nosem tą obietnicą, że tam jest jakiś sekret, który poznamy na końcu. Więc wolałbym, żeby tak nie było. Bo to jest już sztuczka, która jest no, trochę zużyta, no po prostu. Ale pomijając to, mówię, ten środek mi się bardzo spoko oglądało. Duża w tym zasługa też aktorstwa. Cała trójka postaci jest bardzo udana. Ella Purnell gra Lucy McLean, czyli tą, powiedzmy, główną bohaterkę. To jest aktorka, której ja nie kojarzę z niczego innego, natomiast jest to aktorka, która ma strasznie wielkie oczy, takie aż nienaturalnie wielkie oczy. Ktoś widziałem w internecie, śmiał się, że wygląda jak był ten film Alita Battle Angel i tam była taka CGI postać z takimi oczami jak za nim. To ta Ella Purnell trochę mogłaby w tym filmie występować, znaczy w tamtym filmie występować, grać tą postać i nie żadne CGI nie byłyby potrzebne. Jest to się może wydawać mało istotny szczegół, natomiast on bardzo też koresponduje z tą postacią, bo to jej nadaje takiego trochę naiwnego, dziewczęcego wyglądu. Jest też tak charakteryzowana i tak dalej. I to pasuje do tej postaci właśnie Lucy, która no jest taką naiwną dziewczyną, która całe życie spędziła w Wolcie, odgrodzona od tego zewnętrznego świata i tam musi się zmierzyć z jego mrokiem. To też widzieliśmy milion razy oczywiście, ale to się skleja, to jest dobrze przeprowadzone, więc tam okej. Aaron Moten gra Maximusa, on jest giermkiem w Bractwie Stali. I Walton Goggins gra Guhula, tudzież Coopera Howarda, bo ta jego historia jest prowadzona trochę dwutorowo, on jest gulem powiedzmy współczesności, w tym ramach czasowych, kiedy serial się dzieje, a też troszkę jest pokazywana jego przeszłość właśnie jako Cooper Howard, co swoją drogą jest chyba takim skinieniem głowy w kierunku Todda Howarda, że tak go nazwali. Ta trójka niesie ten środek serialu. To jest okej, to się dobrze ogląda. To jest też technicznie super zrealizowane, to świetnie wygląda. Ma bardzo ładne CGI. Czasami widać, że to jest CGI, ale ta stylistyka falloutowa jest taka trochę plastikowa w swojej istocie. Cały ten design tych wszystkich voltów, przedmiotów, które oni używają, on ma taką, mówię, taką, no, trudno mi to inaczej nazwać, taką plastikowość w sobie, więc to CGI dzięki temu jakoś tam nie jest szczególnie wyróżniające się. Co ja mówiłem? Więc mówię tak, te efekty specjalne ma też kilka naprawdę dobrych scen akcji. W drugim odcinku jest coś takiego jak w pierwszym odcinku Wiedźmina. Czy nawet w pierwszym odcinku to jest też tutaj. Nie pamiętam teraz, czy w pierwszym, czy w drugim. Ale jest scena strzelaniny w mieście, która jest fenomenalna. To jest takie cycuszko, to jest trochę tak jak ta scena właśnie z Wiedźmina, jak on zabija tych ludków w pierwszym odcinku w mieście tam. Członków bandy Renfri, o. I samą Renfri zresztą. Jest taka podobna w tym sensie, że tak bardzo efektownie zrealizowana, z dużą ilością slow mo, co oczywiście tutaj pasuje, bo to nawiązuje do Watsa i jest to mega, mega dobra scena. Nie ma dużo więcej aż tak dobrych scen akcji, ale generalnie jest sporo akcji w tym serialu. Nawet jeżeli nie aż tak efektownie zrealizowanej, to zawsze na jakimś tam no, dosyć wysokim poziomie. Jest dosyć brutalny, co ja chyba już troszkę za duży jestem, żeby się tym jakoś strasznie ekscytować, że tam są flaki i głowy wybuchają i tam jej, ale jest to i to też jest coś, co chyba jest ludziom potrzebne w Falloutie, więc jeżeli czujecie, że to jest wam potrzebne, to jest w tym serialu i jest tego dużo. Więc tak, to aktorstwo, ta realizacja, to wszystko też dobrze ogląda. Natomiast wracając do tego Mystery Boxa, ostatni odcinek, przez to, że ten serial ma taką konstrukcję, że musi przez te 8 odcinków, wiecie, tak wodzić gracza za nos, kluczyć z nim po domysłach, o co to może chodzić, to on nic tak naprawdę nie ujawnia przed tym 8 odcinkiem, po czym w 8 odcinku mamy taki puch, taki dump, tak spada nagle
wyjaśnienie tego, o co tam chodziło, co dosłownie oczywiście, jak to u Nolanów, to jest u nich rodzinne. Jest scena, gdzie dosłownie przez chyba 15 minut po prostu postacie tłumaczą do ekranu słowami, pełnymi zdaniami, o co w tym wszystkim chodziło. I z tym mam trochę problem. Nie tylko z tym, że realizacyjnie i dramaturgicznie to jest mało fajne. Wolałbym po prostu wcześniej wiedzieć w ogóle, o co tu walczymy i czego tu szukamy i dlaczego tego szukamy, bo po prostu byłoby to ciekawsze. I też dramaturgicznie by to lepiej się dało, bo nie trzeba by nagle wszystkiego zatrzymywać i to jeszcze w trakcie, kurna, jakiejś tam akcji militarnej, która się dzieje w tle. Po prostu nie mieć sceny, gdzie ludzie długimi wypowiedziami tłumaczą widzowi, o co chodziło w tej całej intrydze. Ale jest z tym też drugi problem, oprócz realizacyjny. Jest z tym taki problem, że ten, moim zdaniem, to, o czym ten serial koniec końców się okazuje być, jest za duże. To jest za duża stawka. To jest taki trochę problem, jak ludzie mają i jak pojawia się przy prequelach czy jakichś nowych dodatkach do długotrwających serii. Też w Gwiezdnych Wojnach jest ten problem, że twórcy teoretycznie chcą ten świat poszerzyć, wprowadzając do niego nowe elementy, do jego lore tak zwanego, do historii tego świata. Ale robiąc to, osiągają coś przeciwnego, zmniejszają ten świat, bo ta historia, i mówię, chcę tu jak najmniej spoilować, ale ona okazuje się być o rzeczach bardzo fundamentalnych dla tego świata, bardzo ważnych z punktu widzenia tego, czym Fallout jest, na w kilku poziomach. I teraz okazuje się, że te niezwykle istotne dla całego uniwersum rzeczy, które to my uważaliśmy, że to jest szerokie, duże uniwersum, w którym się działo wiele rzeczy, o których my nie wiemy. I też jakby istota jest taka, że ten świat po tej katastrofie, po tej wojnie, też dużo się rzeczy nie zachowało, że ludzie się trochę domyślają tego, jakie były przyczyny tej wojny, co się tam tak naprawdę stało. Nie jest to wiadome. A tutaj nagle okazuje się, że wiele z tych rzeczy nagle się toczy wokół kilku ludzi, którzy są wszyscy powiązani z tymi kilkoma bohaterami, których śledziliśmy przez 8 godzin. I nagle z tego wielkiego świata, który był prawdziwy, który miał swoją historię, robi się takie kurde, taką sztuczkę trochę kuglarską, no, że na rzecz jakiegoś twista, zwrotu akcji, żeby niezbyt mi się to podobało. No. Uważam, że to jest, że to szkodzi, tam niezbyt mnie obchodzi, czy to jest kanoniczne, czy niekanoniczne. Podobno jest kanoniczne. To nawet nie o to chodzi. Nie jestem jakiś super przywiązany. Ja w ogóle nie jestem wielkim fanem Falloutów. Znaczy, są to okej gry, ale nie jestem wyznawcą, żeby mnie to jakoś super obchodziło, co się z tym lore dzieje. Ale to szkodzi samemu temu serialowi. On się wydaje taki koniec końców, kurna, głupi na koniec, no. Takie miałem wrażenie, no. Wolałbym, żeby to była w dużo mniejszej skali historia i ona przez większość czasu właśnie jest tak naprawdę w mniejszej skali. Po czym okazuje się w ostatnim odcinku, oczywiście musimy z głównych bohaterów uczynić praktycznie najważniejszych ludzi na świecie i to nie tylko najważniejszych ludzi na świecie w tym momencie, ale najważniejszymi ludźmi na świecie na przestrzeni 200-letniej jego historii z kilku powodów. To ostatecznie mnie takim, no rozczarowało mnie to po prostu, no i mówię, i po prostu, a z jednej strony, po pierwsze wydawało mi się to, raz jeszcze, wydawało mi się to głupie i jest szczególnie jeden element tej historii, pewna decyzja pewnej grupy ludzi, która jest tak idiotyczna, że głowa ma i kompletnie nie rozumiem w ogóle motywacji tej postaci, która to mówi i tej i innych ludzi, którzy uznają to za mądry plan. A to jest bardzo istotny plan z punktu widzenia i serialu, i całego Fallouta, jeżeli tam patrzymy na ten serial jako element całego świata. Więc to jest strasznie głupie. A jednocześnie takie niesatysfakcjonujące jako zwieńczenie tego serialu. No. Wolałbym coś bardziej lokalnego, że tak powiem, trochę. Ale tak ogólnie to poza tym się dobrze bawiłem. No, obejrzałem 8 godzin ciurkiem, więc i wcale nie musiałem, jakby nie miałem takiego planu. Więc jakby mi się nie podobało, jakby mi się źle oglądało, to bym nie oglądał. Więc generalnie jest to spoko serial. Nie jest tak dobry, jak się wydaje ludziom. W sensie, jak wydaje ludziom. Jak wynikałoby z entuzjastycznych ocen na Rotten Tomatoes, zarówno od krytyków, jak i odbiorców, jak i na IMDb.
On tu jest znowu taki efekt odbicia trochę, on... No trochę korzysta na tym, że nikt nie oczekiwał po nim niczego dobrego, więc jak się okazał przyzwoity, to nagle jest wrażenie, że jest najlepszą rzeczą ever. Nie jest. Jest okej serialem, który... Nie wiem, czy to jest... Nie będę tutaj się bawił w oceny numerkowe, czy to jest 6 na 10, czy 7 na 10, ale powiedzmy ten poziom, no. Nie jest to wiele więcej, ale... Jak macie 8 godzin i macie Amazona, to... Absolutnie są dużo gorsze sposoby na spędzanie wolnego czasu. I to były moje myśli na temat serialowego Fallouta. Ja się nazywam Dominik Gąska, nie wiem, czy się przedstawiłem na początku. I mam nadzieję, że ta moja wypowiedź, chociaż taka mało dynamiczna, bo nie odbijana od nikogo, tylko nagrana w samotności, w ciszy mojego pozbawionego internetu mieszkania, jakoś tam wynagrodziła chociaż w małej części moją nieobecność. I mam nadzieję, słyszymy się, znaczy wy mnie słyszycie, ja was nie. To by było dziwne. Za tydzień. Dzięki, cześć.